Najstarsze, największe, najważniejsze. Dzień dobry, jestem Radosław Biel z czasopisma Archeologia Żywa i zapraszam na specjalny odcinek z cyklu Kontekst, w którym poznacie zwycięzców w piątej odsłony plebiscytu na archeologiczne sensacje. Przygotujcie popcorn, bo z pewnością emocji nie zabraknie, a tym razem dostarczać wam ich będą blogerka znana jako Wiedźma odwiedzy, publicystka, fundatorka Fundacji Muzeum Historii Kobiet w swych badaniach koncentrująca się na kobietach, dawnych kulturach, i adaptacji we współczesności, doktorka Anna Jankowia. Dobry wieczór. Dziękuję za zaproszenie. Od razu, Anno, gdyby ktoś był zainteresowany swoją twórczością, gdzie możecie znaleźć, w mediach społecznościowych? W mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie i na TikToku. Na tę chwilę jako Wiedźma Odwiedzy. Super. Dalej redaktor naczelny dwumiesięcznika odkrywca od ćwierć wieku już skupiającego środowisko polskich poszukiwaczy i pasjonatów historii, głównie tej najnowszej od paru dni świętujący wydanie trzysetnego numeru i z czasopisma, którego oczywiście nie zapomnijcie im pogratulować, Andrzej Datkowski. Dobry wieczór. Tak jak Radek powiedział, obchodzimy jubileusz w redakcji razem z czytelnikami, autorami. Właśnie wydaliśmy trzysetny numer odkrywcy i świętujemy nasze 25-lecie. Dla nas naprawdę wielka rzecz. Chciałem powiedzieć: właśnie 25 lat, ale ćwierć wieku brzmi tak bardziej imponująco, chyba co. Tak, ma rację. A już w ogóle imponujące są statystyki we wstępniaku, którego ponoć nikt nie czyta, ale ja przeczytałem tylko tyle, powiem. No to podniosłeś mnie na, mnie na duchu, ale rzeczywiście statystyki mamy imponujące. To jest. Olbrzymia baza wiedzy, artykułów, zdjęć. W zasadzie kiedy to podliczałem, to nie chciało mi się wierzyć, więc jeszcze raz liczyłem, ale tego rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo. Jest to efekt pracy wielu dobrych ludzi, którzy byli związani z odkrywcą właśnie przez te 25 ostatnich lat. Tak jest, tak jest. Oraz ostatni, lecz nie mniej ważny, redaktor miesięcznika National Geographic Polska, specjalista od popularyzacji, którego artykuły z pewnością czytaliście wiele razy, więc nawet mogliście nie zdawać sobie z tego sprawy. Z wykształcenia archeolog, autor książki Wielka Piramida tajemnice Cudów Starożytności, Szymon Dziebłowski. Cześć, Szymonie. Cześć, dobry wieczór cześć, Państwu. Cześć, cześć, Ty z kolei masz za zanadrzu numer o Hetytach, tak? Co niesamowitego się dowiedzieć mogą czytelnicy o tym ludzie. Tak, tak, miałem to szczęście, że miałem ten luksus, żeby napisać taki dłuższy reportaż historyczny o Hetytach, czyli o takim zaginionym ludzie Anatolii, czyli no, zamieszkiwali, można powiedzieć, dzisiejszą Turcję. No, i ten reportaż można w styczniowym National Geographic przeczytać. Tak, jest na półkach salonów prasowych w całej Polsce, podobnie jak nasze gazety, czasopisma. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami w ten piątkowy wieczór. Miło mi gościć osoby powracające, jak i nowe, zarówno te przed monitorami, jak i kamerami. Aniu Andrzeju, wiecie w ogóle, że ostatnim razem spotkaliśmy się równo rok temu, dokładnie równo. Był to czwartek, ale 12 stycznia. Również no To była rocznica. Rocznica, zdecydowanie. Było wtedy trochę więcej czasu do głosowania, ale i tym razem udało się nam zebrać prawie 4000 głosów. Wasze głosy, drodzy widzowie, przeliczyliśmy na punkty. Dodaliśmy do tych przyznanych przez plebiscytową kapitułę, którą widzicie właśnie na swoim ekranie. No i bardzo dziękujemy oczywiście za wszystkie głosy. Już na wstępie gratulujemy wszystkim nominowanym w 10 kategoriach. Nie było łatwo ich wybrać, co Szymon napisał mi w jednym z maili. No i od razu uprzedzamy, że wygrana w każdej z kategorii ma charakter czysto honorowy. Niestety, może kiedyś w przyszłości, w trakcie transmisji, mile widziane będzie kibicowanie, typowanie, kto wygra. A jeśli są z nami, to i komentarze, może od zwycięzców. Podobnie jeśli oglądacie nas w późniejszym terminie na YouTubie, to również pozostawcie komentarz, polubienie, subskrypcję, jeśli tylko zakończycie sam zadowoleni. A teraz. Już bez zbędnego przedłużania, bo dużo tego przed nami. Proszę o zaprezentowanie pierwszej kategorii. To ja się zgłaszam od razu, bo przypadło mi w zaszczycie rozpoczęcie właśnie z przedstawieniem pierwszej kategorii, czyli najważniejsza premiera 2023 roku. Film dokumentalny Tajemnice Pomorza Kamienne Kręgi. Pośród lasów Pomorza wznoszą się tajemnicze budowle. Nad jeziorami, rzekami i strumieniami dawny lud zamieszkujący te tereny ustawił kamienne konstrukcje ułożone w kręgi. Do naszych czasów przetrwały zaledwie w kilku miejscach na północy dzisiejszej Polski. Kim byli budowniczowie kamiennych kręgów i dlaczego zadawali sobie trud ich budowy? O tym właśnie w najnowszym dokumencie w reżyserii Tomasza Częścika, wyprodukowanym na zlecenie TV Słupsk. Druga propozycja to film dokumentalny Berło z brązu, symbol zmiany cywilizacyjnej. To kolejny film dokumentalny zrealizowany z rozmachem przez reżysera Krzysztofa Paluszyńskiego. Tym razem specjaliści, rekonstruktorzy i wizualizacje przybliżają nam czasy sprzed około 4000 lat, kiedy to na obszarze Europy nastąpiło przejście z epoki neolitu do epoki brązu. W tym właśnie okresie miał miejsce gwałtowny skok technologiczny i cywilizacyjny. Następny istotny krok w przybliżaniu naszej prehistorii rekonstrukcja damy z Ampato na wystawie Muzeum Sanktuariów Andyjskich w Peru. W 1995 roku, na południu Peru, Johann Reinhardt i Miguel Zarate odkryli na górze Ampato doskonale zachowaną mumię nastoletniej dziewczynki złożonej w rytuale kapakocza. Dama z Ampato po latach doczekała się pełnoplastycznej rekonstrukcji wyglądu przyżyciowego twarzy. I choć dokonał tego głównie Oskar Nilsson, to nad całymi pracami większego zespołu czuwała doktorka Dagmara Socha z Centrum Badań Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejna część świątyni Hatshepsut w Egipcie została udostępniona dla turystów. Świątynia Hatshepsut w Deir el-Bahari, czyli części nekropolii tebańskiej w Egipcie, znana ze swojej oryginalności, udostępniła nowe pomieszczenia. Prawdopodobnie służyły one do przechowywania aromatów i lnianych szat. Otwarcie tych przestrzeni to efekt wieloletnich prac polsko-egipskiej misji archeologiczno-konserwatorskiej. Rok bez wieści z najbardziej polskiego stanowiska w Egipcie to w końcu rok stracony. Nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej. Przenosiny Muzeum Wojska Polskiego umożliwiły stworzenie prawdziwie nowoczesnej wystawy. Większa przestrzeń wystawiennicza pozwala również na pokazanie eksponatów, które wcześniej nie były prezentowane. A trzeba pamiętać, że Muzeum Wojska Polskiego posiada w swych zbiorach około 300 tysięcy eksponatów. Całość robi niesamowite wrażenie, no i w końcu jest coś więcej niż XX wiek. Teledysk o Bolesławie II, śmiałym, zeznanym polskim raperem. To trzeci teledysk, który powstał w ramach projektu Piast Superstars z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. W jego ramach powstają teledyski, w których znani muzycy i artyści wcielają się w rolę wybranych piastu. Ostatni utwór pod tytułem Śmiały opowiada o konflikcie króla Bolesława Śmiałego i biskupa Stanisława. Utwór napisał raper Liber, który również sam w teledysku wcielił się w postać króla. Super. Bardzo dziękuję za przestawienie pierwszej kategorii. Na kogo wy obstawialiście, Aniu? Ja tutaj całym sercem głosowałam na rekonstrukcję damy z Ampat. Może przede wszystkim dlatego, że stąd to badania kobiety, doktorki. Nag Mary Sochie, i jestem za tym, żeby bardzo mocno doceniać kobiety w nauce, bo ich potrzebujemy. Ale też ze względu na to, jak bardzo fascynujące to jest i jak długi był ten proces w ogóle rekonstrukcji no i, o, i tego, że to był rytuał, którym, którymi zajmuję się po prostu na co dzień. Ogółem magią rytuałami, dlatego ja nadamę zampato. Dobrze, Szymonie. Przyznam szczerze, że dama z Ampato też jest mi bardzo bliska. Pamiętam, jak też opisałem na, na ten temat i ten projekt zrobił na mnie chyba największe wrażenie. Super. Andrzeju? Tak, ja wysłuchałem waszych kandydatów do zwycięstwa w tej kategorii. Ja mam innego. To jest nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego na terenie Stadeli. A to dlatego, że Muzeum Wojska Polskiego to jest taka instytucja, która nie tylko ma bardzo dużo do pokazania, ale też ma eksponaty wielkogabarytowe. Tam potrzebna jest przestrzeń, rozmach, i liczę na to ja w tej nowej siedzibie jeszcze nie byłem, ale liczę na to, że to będzie naprawdę nowa jakość eksponowania choćby broni pancernej. Dlatego Trzymam kciuki za Muzeum Wojska Polskiego. Super. No to typy wszystkich znamy. Ja trzymają kciuki za Berło z brązu. Co prawda jestem jedynym, który zna w pełni wyniki teoretycznie. Więc <laughs> tak jak zresztą kolega Hubert z Muzeum Podlaskiego też obstawia na Berło. Pani Teresa również pisze Berło jest najbliższe. Jest on w szy psud jest ktoś i za damą. Więc rozrzut jak zwykle. Proszę państwa wygrywa. Berło z brązu. Twój kandydat. Mój kandydat, ale też chciałem zaznaczyć, że jak niektórych innych osób w, w, pośród naszych Cieszę. widzów, nie ma, żeby to skomentować, to nie ma co się dziwić, bo co pojawia się w naszym plebiscycie? No, film pełnometrażowy, tak? taki wielkorozmachowy, już pana albo Krzysztofa Paluszyńskiego, albo drugiego z reżyserów polskich, który się tematem archeologii tak intensywnie zajmuje, czyli pan Zisław Cozac, no to zgarniają te nagrody, ale od razu zastrzegam, żeby nie spali spokojnie, bo film Tajemnice, Tajemnicze Kręgi, no teraz nie chcę, Tajemnice Pomorza Kamienne Kręgi, sobie wszystko skróciłem, był bardzo blisko. Zabrakło dosłownie niewiele, żeby zdobył tą nagrodę. Jest to bardzo fajny materiał, i bardzo gratulujemy też no, jego reżyserowi, że, że udało się aż takie zainteresowanie wzbudzić. Bo no, to mogę zdradzić, że w głosach publiczności zdobyłam pierwsze miejsce zdecydowanie w tej kategorii. Zadecydowały tutaj głosy już naszej kapituły jury. Dobrze, kolejna kategoria. Ja się przyznaję do tej kategorii. Najskuteczniej popularyzowane badania 2023 roku. Konkurencja niesamowita. No to po kolei. Pierwszy projekt: Archeologia i starożytności chodlika. W chodliku położone są relikty jednego z najstarszych i największych grodzisk wczesnego średniowiecza w Polsce, a w jego okolicy ślady osad ciągną się na przestrzeni przeszło 30 hektarów. Badacze z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w minionym roku również nie próżnowali. Warto dodatkowo wspomnieć, że dr Łukasz Miechowicz, kierownik tych badań, uzyskał niedawno funkcję społecznego opiekuna zabytków na terenie województwa lubelskiego. To kandydat numer jeden. Kolejny kandydat to Stara Dengola w Sudanie. Stara Dengola położona jest w Sudanie na wschodnim brzegu Nilu. Miasto funkcjonowało przez ponad 1200 lat. Było stolicą Królestwa Makuri, założoną prawdopodobnie przez jednego z jej pierwszych. Królów. Jest to jedyna nominacja w tej kategorii badań prowadzonych poza granicami Polski. Zdecydowanie jednak umieszczenie jednego z licznych odkryć Starej Domowoli w zestawieniu top 10 według zagranicznych serwisów świadczy, że Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW wykonuje dobrze swoją pracę. Kandydat numer 3 to badania w Tykocinie. Historia leżącego na pograniczu Mazowsza i Podlasia Tykocina sięga XV wieku. Wydawałoby się klasyczne badania ratownicze, w których w trakcie odkryto standardowy przegląd zabytków, jak kafle piecowe, fragmenty garnków, przełomu średniowiecza nowożytności, ale też pozostałości po koczowniczych ludach z epoki kamienia. Jednak w jakiś sposób relacja z badań na Facebooku Muzeum Podlaskiego w Białymstoku osiągnęła blisko 170 tysięcy wyświetleń. Czy charyzma relacjonującego te badania Huberta Lepionki pomoże i w plebiscycie? Zobaczymy. Kolejne przedsięwzięcie to cmentarzysko w pniu. Jest to cmentarzysko wczesno-średniowieczne i nowożytne, badane już od dłuższego czasu przez badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie tegorocznych prac odkryto 28 nowych grobów, w tym nietypowy pochówek dziecka złożonego twarzą do ziemi i trójkątną kłódką przy topie. Projekt ten zyskał uwagę mediów w kraju i na świecie, o czym świadczą reportaże, m.in. w TVN, Reutersie, CNN, czy artykuły. Uwaga w New York Times. Kolejny projekt to archeologia Górzycy. O badaniach na stanowisku Górzycy Muzeum Twierdzy Kostrzyn informowało już we wcześniejszych latach. Stanowisko to zresztą jest dobrze znane archeologom. Dopiero jednak w 2023 roku Podjęto decyzję o stworzeniu dedykowanego wyłącznie tym badaniom profilu na Facebooku. No i bardzo dobrze, że tak się stało, bo nie tylko możemy śledzić postępy aktualnych badań, ale również poznawać, jak niesamowite zabytki odkryto w przeszłości. Na przykład, misa z przedstawieniem Herkulesa długo biła rekordy popularności. I ostatni kandydat to obozy w Łamsdorf, Łambinowice. Podczas II wojny światowej na terenie wojskowego poligonu w Łambinowicach urządzono jeden z największych zespołów obozów niemieckich Romachtu. Prace prowadzone przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych pod kierunkiem doktora Dawida Kubiałki toczą się dopiero od dwóch lat, a już odkryto wiele. Szczególnie warto wymienić odkrycie nieznanych grobów żołnierzy włoskich. Publikacje naukowe, filmy, niesamowite zdjęcia, wywiady i artykuły w prasie lokalnej i krajowej to standard dla tego zespołu. To byli kandydaci w kategorii najskuteczniej popularyzowane badania. I od razu może niech osoba prezentująca rozpoczyna serię. Za kogo trzymasz kciuki? Trzymam kciuki za archeologię Górzycy. To był mój absolutnie numer jeden, bo wiem, że tamtejsi archeolodzy naprawdę wkładają w to dużo, dużo serca i mam wrażenie, że trochę są niedoceniani. Super, bardzo, bardzo mnie to cieszy i na pewno cieszy ich również, bo są z nami, oglądają cały czas. Cieszyli się przed chwilą, że film wygrał w poprzedniej kategorii, pisali, że świetny film, więc może im dopiszę szczęście. Ja nie wiem. jeszcze nie wiem. Anna. Wiesz, wiesz, tylko nie chcesz powiedzieć. Ja mam rozdarte serce w tej kategorii, ale najbardziej trzymam kciuki za starą Dongolę w Sudanie, ponieważ no jeżeli coś zostaje uznane w zestawieniu top ten. Za granicą to coś w tym jest. I oni mają trochę trudniej niż cmentarzysko w pniu, z którym ja mam to serce rozdarte, bo cmentarzysko w pniu ma wampiry, ma pochówki i oni są bardzo, bardzo ciekawi, jakby mają dobry materiał, więc moje serduszko tam, ale bardzo mocno właśnie za, za Sudan. Można wybrać tylko jedno. No, nie, wybieram Sudan. Chciałam tylko dobrze, jakby zwrócić dobrze. uwagę na to wspaniałe stanowisko w pniu, też, które Jasne. jest cudowne. Cudowne badania w ogóle. Andrzeju, ja się też wahałem między archeologią Górzycy a obozem w Łambinowicach. Ale ostatecznie mój wybór pada na obóz w Łambinowicach, dlatego, że nam się wciąż wydaje, że historia obozowa, drugowojenna jest dobrze poznana no jest wręcz przeciwnie. Tam nie tylko historie związane z organizacją tych obozów są wciąż do rozpoznania, ale także. Podczas różnego rodzaju kwerend, badań możemy poznać losy indywidualne jeńców tych obozów. I jest to świadectwo czasem bardzo interesujące, czasem bardzo wstrząsające. Myślę, że tu jest dużo do, do, do zrobienia, a pan doktor Dawid Kobiałka. No naprawdę robi to tak e, niesamowicie. Jeszcze angażuje osoby z regionu, gdzie w, właśnie tutaj tkwi popularyzacja u niego, że mieszkańcy pobliskich miejscowości biorą czynny udział w odkrywaniu tej historii. Zatem obozy w Łambinowicach. Jasne. Ja tylko dorzucę, że nie tylko nie tylko Dawid. Publiczną archeologię, tak? Na Polski to będzie? Public Archeology prowadzi? Bo i w Chodliku takie warsztaty i dla dzieci i szkół w też jakieś na pewno spotkania były prowadzone, więc żeby nie było, że tylko Dawid takie rzeczy robi. Dowiedzmy się jednak, kto najskuteczniej popularyzował badania swoje w, w zeszłym roku. To, co widzimy w komentarzach pokrywa się z tym, jak odbywało się głosowanie. Serdeczne gratulacje dla cmentarzyska w PNiu i projektu Pień. Piany. No myślę, że zadecydowały te, te reportaże w zagranicznych serwisach, tak? Wspominaliśmy, że ta Dongola pojawiła się w zestawieniu top 10, ale jednak tutaj też przez cały rok bardzo, bardzo intensywnie działali badacze w PNiU. Tutaj też zadecydowały głosy wszystkich, bo na pierwszym miejscu w głosowaniu publiczności były Archeologia i Starożytności Chodlika. Prawie zdobyli tytuł dwukrotnie z rzędu, ale jednak zabrakło im bardzo niewiele, bardzo niewiele punktów. Archeologia Górzycy również, żeby się nie martwili, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, zmobilizowali się bardzo intensywnie. My tutaj też oddawaliśmy głosy jako jury, ale ostatecznie jednak cmentarzysko w dniu wygrało. Gratulacje, tutaj też niektórzy pisali Stara Dągola, pani Karolina, pan Krzysztof Górzyca, jedna pani pisała, że musi być lojalna Podlasiu, pani Grażyna Tykocin, no ale niestety nie tym razem, może za rok Podlasie. Archeologia Górzycy się nie przejmuje, serdecznie gratuluję dla projektu i wszystkich nominowanych, tak trzymać, doceniamy jak najbardziej waszą pracę, to kolejna kategoria w takim razie. Unikatowy Artefakt 2023. No zaczynamy od Samborowic, gdzie została znaleziona najstarsza kostka do gry mająca ponad 2000 lat. Badania archeologiczne celtyckiej osady w Samborowicach są prowadzone już od ponad 11 lat. Nadzór nad pracami od początku sprawują Jacek Sojda, kusor dział archeologii w Muzeum Śląskim oraz doktor Przemysław Dolęba z Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym roku odkryto jednak szczególnie wyjątkowy zabytek w tej lokalizacji. Kostkę do gry, datowaną na przykład III i II wieku przed naszą erą. Tym samym jest ona najstarszą kostką do gry, jaką do tej pory znaleziono na terenie Polski. Zdjęcie tej kostki robi wrażenie, więc warto sobie przyjrzeć się jej dokładnie. Następny kandydat. Zamek Wojcowie, szczątki najstarszej świnki morskiej, Kawi. Badania na Zamku w Ojcowie, wprowadzone z przerwami od 2006 roku przez doktora Michała Wojenkę z Uniwersytetu Jagiellońskiego, do tej pory dostarczyły prawie 16 tysięcy zwierzęcych kości. To wśród nich naukowcy natknęli się na nietypową żuchwę. Analizy wykazały, że jest to żuchwa kawi domowej, tym samym odkrywając najstarsze znane nam szczątki świnki morskiej w Polsce. Ponoć była zwierzątkiem domowym, a nie posiłkiem. To zdanie na pewno napisał Radek. Szymon chyba podobny, coś podobnego napisał w artykule. Dobrze kojarzę Szymonie? Tak sugerują naukowcy, więc powtórzyłem tylko to, co twierdzą. Ale jest jednak Andrzej... pupil, a nie pociłek, tak? A, tak, tak, tak uważaj. Okej. Okay. Dobrze, to przenosimy się teraz na kontynent amerykański, do Uniwersytetu Yale. Zaginiony polski manuskrypt z XIII wieku, odnaleziony w amerykańskich zbiorach, zaginął w Polsce, odnalazł się w Stanach Zjednoczonych. Naukowcy z Instytutu Sztuki Pan pod kierownictwem doktora Pawła Figurskiego donoszą, że uznawany jeszcze w 2016 roku za zaginiony cysterski manuskrypt z XII wieku został znaleziony amerykańskich zbiorach na Uniwersytecie Yale. Podróż manuskryptu z Altenbergu koło kolonii do obecnej lokalizacji to niezwykła opowieść o dziedzictwie kulturowym i badaniach naukowych. I wracamy do Polski. Szkuciska, buława gwieździca odkryta podczas prac budowlanych. Datowany na XII-XIV wiek zabytek, wydobyto podczas prac ziemnych, prowadzony przy budynku Stodoły w miejscowości Kłodnica Gmina Wilków. Urobek w postaci piasku i gruzu został wywieziony do pobliskiej miejscowości i posłużył jako utwardzenie podjazdu. Dopiero wtedy głowica buławy została dostrzeżona przez 12-letniego Witolda Bałtucia z miejscowości Szkodiska. Rodzice chłopca niezwłocznie zgłosili fakt odkrycia do WOZ w Lublinie. I wciąż jesteśmy w Polsce. W Daromin, zawieszka z przedstawieniem ludzkim z wczesnego średniowiecza. Nieznaną dotąd siedzibę rycerską z XI-XII wieku odkryła nadwiślańska grupa poszukiwawcza Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Annopol-Szansa. Wśród przedmiotów szczególnie wyróżnia się unikatowa ołowiana zawieszka z wizerunkiem postaci ludzkiej na jednej stronie bez znanych dotąd analogii. To odkrycie podobnie jak inne z ostatnich lat w rejonie Sandomierza rzuca nowe światło na wczesne kontakty z Europą oraz na początki sandomierskiego rycerstwa. I ostatni kandydat w tej kategorii. Przenosimy się w Niski. Góra Cergowa. Brązowy naszyjnik sprzed 2,5 tysiąca lat, odkryty na dnie potoku. Odkrycia dokonano w rejonie Góry Cergowa i Przełęczy Dukielskiej. Poszukiwania prowadzono w ramach projektu Wojciecha Pasterkiewicza z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Naszyjnik wypatrzył na dnie potoku Krzysztof Wiśniewski, jeden z członków Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego Galicja, wspierających naukowców w badaniach. Zamytek odkryty na dnie potoku stanowi jedno z najstarszych tego typu znalezisk w Polsce. Tak jest. I Andrzej od razu. Tak, no tutaj to no, był bardzo trudny wybór. Ja ostatecznie wahałem się między najstarszą kostką, a zawieszką z przedstawieniem ludzkim. Gdybym miał to jakoś uzasadnić, zracjonalizować ten wybór, to chyba bym nawet nie potrafił. Na mnie wrażenie robią te przedmioty same w sobie. Ich kształt, ich forma, szczególnie ta zawieszka, która, no nie wiem, mogłaby być nawet dostępna w współczesnych domach jubilerskich, ale ostatecznie kostka do gry i za nią trzymam kciuki. Dobrze, Szymon, taką minę zrobił, jak powiedziałeś, że trudno było wybrać, w każdej kategorii było trudno, nie? No, ta kategoria była szczególnie trudna. Ja to byłem rozdarty między w zasadzie trzema kandydatami, bo byłem rozdarty między świnką morską, byłem rozdarty między najstarszą kostką, no i tym brązowym naszyjnikiem odkrytym na dnie potoku. Zacznę od tego ostatniego, krótkiego uzasadnienia. Piękne było to zdjęcie z momentu odkrycia, jak on leży na dnie i ten potok sobie nad, nad nim płynie. No, to zrobiło na mnie wrażenie. Świnka morska, wiadomo... Urocze zwierzątko i bardzo ciekawy ekofakt. No i wreszcie najstarsza kostka do gry. Coś takiego, co nam pokazuje, że ludzie 2000 lat temu byli w zasadzie tacy sami jak my. I tyle mojego uzasadnienia. Zdecydowanie, Aniu. No, ja też byłam rozdarta w tej kategorii bardzo, bardzo mocno, bo to jest no, niezwykła kategoria. Najbardziej trzymam kciuki za też za kostkę najstarszą, raz, że osada celtycka, najstarsza kostka, ale miałam też takie właśnie moje serce w kierunku tej świnki morskiej i w kierunku odkrycia, którego dokonał chłopiec. I wiecie, to, to jest dla mnie takie wyczulanie też osób młodych i starszych na to, żeby patrzeć, co mamy pod nogami i, i że każdy może dokonać takiego odkrycia. Ale ostatecznie zwyciężyła u mnie właśnie też Kostka. No cóż, nie będę jeszcze zdradzał, kto wygrał w tej kategorii, ale najpewniej już się domyślacie po głosach, jakie tutaj padały z ust naszych, naszej kapituły. Widzowie również rozdarci jak najbardziej, pan Michał pisze, świnka do niego przemawia, pani Agnieszka również, pan Norbert również zainteresowany świnką, z kolei pani Teresa pisze, aleja jak ta jest, kości zostały rzucone, dwa dni temu była rocznica, kiedy to Cezar przekroczył Rubikon wypowiadając te słowa. Pani Urszula pisze również, że jest zabławą, bo to fajna historia, dodam tylko, że ów dwunastolatek może wiedział właśnie dzięki temu, że uczestniczył w wykopaliskach na chodliku. I pracach prowadzonych, badaniach prowadzonych przez archeologię i starożytności Odlika. Oczywiście bardzo dużo w stronę Daromina, pan Bartłomiej. Na pewno tutaj przedstawiciele Stowarzyszenia Szansa są z nami, bo zawsze też nas wspierają. No i my też również staramy się wspierać ich odkrycia. No i pani Lidia pisze manuskrypt cysterski z trzy... 12, 13, 13 chyba. Na, 12. Na, a 12. Uznany za zaginiony, odnaleziony, wrócił z Ameryki do nas. Historia na film sensacyjny. Jak najbardziej też również się zgadzam. Ja również najbardziej mi ta kostka imponowała i no nie ukrywając, nie tylko naszej kapitule, ale również pośród widzów cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Najwięcej głosów zostało właśnie na nią oddanych, ale zaraz już za nią Daromin i Zawieszka z przedstawieniem ludzkich wczesnego średniowiecza. Później już dalej, kolejne znaleziska, kolejna kategoria. Najciekawszy projekt rozpoczynamy. Najciekawszy projekt. Tak jest, to ja się przyznaję do tej kategorii. To lecimy. Pierwszy. Znominowanych to tłumaczenie na angielski Kroniki Polskiej Kadłubka. Celem projektu Kronika Polska biskupa krakowskiego Wincentego, zwanego Kadłubkiem, wydanie krytyczne łacińsko-angielskie, jest opracowanie pierwszego krytycznego tłumaczenia, które umożliwi anglojęzycznym odbiorcom dostęp do źródeł dotyczących historii średniowiecza Polski. Pozwoli to tym samym badaczom na analizę materiałów źródłowych związanych z historią Polski, ugruntowując nasz wkład w kształtowaniu chrześcijańskiej Europy. Drugi projekt: Bioregion Biebrza: rzeka i człowiek. Jest to projekt realizowany przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Biebrzański Park Narodowy, Wydział Archeologii UW oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Obejmuje badania wykopaliskowe, poszukiwania podwodne oraz rozpoznanie terenu metodami nieinwazyjnymi, takimi jak magnetometria, georadar, analiza zdjęć lotniczych Współpraca ma na celu pogłębianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym regionu oraz wpływie człowieka na środowisko. Kandydat numer 3. Geneza powstania stolicy Inków. Projekt ma na celu zbadanie początków miasta Cusco w Peru, dawnej stolicy Imperium Inków. prowadzony przez zespół międzynarodowych naukowców, skupia się na dwóch niezbadanych dotąd stanowiskach Cruz Moko i Patalacta. Celem jest zrozumienie. Jak niewielkiego stanowiska CUSCO przekształciło się w potężną stolicę Imperium. Projekt wykorzystuje techniki oraz badania archeologiczne, w tym datowania C14, analizy palinologiczne do odkrywania wczesnego rozwoju miasta. To jest projekt NCN-owski. 2 miliony złotych na to naukowcy dostali. Kolejny projekt odmienne światy europejskiego patriarchatu. Historyczne systemy rodziny, a nierówności związane z płcią i wiekiem w perspektywie porównawczej. Ten projekt ma celu zbadanie zależności między strukturami rodzin, a nierównościami płci i wieków w Europie od nowożytności do XX wieku. Podstawą do badań są dane z powszechnych spisów ludności, a wyniki projektu mają poszerzyć zrozumienie historycznych form rodziny i zróżnicowania patriarchatu w Europie. Przedostatni projekt czy to aerofony? Projekt pod tytułem Czy to aerofony? Interdyscyplinarne badania kościanych rurek datowanych na eneolit i epokę brązu z terenów środkowej Europy skupia się na badaniu kościanych rurek i sprawdzeniu, czy te artefakty mogły służyć jako instrumenty muzyczne lub narzędzia dźwiękowe. Projekt obejmuje analizy makro i mikroskopowe, fotogrametrię, mikrotomografię oraz eksperymenty z wykonaniem aerofonów przy użyciu narzędzi z epoki kamienia i brązu. I ostatni kandydat to weryfikacja grodów z średniowiecza na zachodnim przedpolu Poznania. Pełny tytuł projektu to weryfikacja chronologii i charakterów wczesnośredniowiecznych grodów na zachodnim przedpolu Poznania w świetle zintegrowanego modelu badań archeologicznych. Uff, długa nazwa. Nie, ta nazwa tłumaczy wszystko, bo jego celem jest ustalenie szczegółowej chronologii i funkcji obiektów w rzeczu Mogilnicy oraz ich związku z Grodem Poznańskim. Projekt obejmuje badania nieinwazyjne, wykopaliska oraz analizy zabytków. I cóż, ja zagłosowałem na aerofony, bo to jest dziedzina taka nierozpoznana. Nie mówimy tutaj znowu chronologia, co jest najstarsze, ulubione pytanie archeologów, ale czym są te zabytki? Uroczy projekt, trzymam za niego kciuki. Super. Anno. Bardzo zaskakujący pewnie wybór z Twojej strony? Oczywiście, na pewno domyślasz się, że nie miałam tutaj z, za dużo w ogóle perspektywy innego wyboru, ponieważ ja z całym sercem jestem za odmiennymi światami europejskiego patriarchatu, ponieważ to jest projekt, w mojej ocenie, który jest niezwykle potrzebny. Badanie różnic płciowych, badania tego, jakie to były nierówności, badania też tego jak dzieci funkcjonowały, jak kobiety funkcjonowały w świecie, jak to wszystko wyglądało. Nie mamy za dużo takich badań, dlatego dla mnie to jest naprawdę najważniejszy projekt tego roku. Andrzej, ja powiem tak, że na pewno moim kandydatem nie było tłumaczenie na angielski Kroniki polskie Kadłubka No z różnych powodów pewnie jest to projekt bardzo ważny, ale zajmie pewnie w świecie anglosaskim no nie wiem, może 50 osób. Natomiast moim kandydatem jest Odmienne światy europejskiego patriarchatu. To są, tak jak tutaj już usłyszeliśmy, badania bardzo ważne. Zresztą my dopiero się dowiadujemy tak naprawdę o tym, jak ta struktura społeczna wyglądała nawet pod koniec XIX wieku i jak ona była odmienna od naszych wyobrażeń i stereotypów. Jest to projekt zapewniający, Taką nową perspektywę badawczą, która dzisiaj jest nam potrzebna. Ja nie mówię, że ono od razu będzie miało znaczenie praktyczne i jakieś takie utylitarne dla nas, ale poznawcze na pewno. No i jest to też taki temat, w dobrym słowa tego znaczeniu, modny. No tak, tak, zdecydowanie, jak najbardziej. To akurat tłumaczenie na angielski Kroniki Polskiej to był mój faworyt. Ja też najwięcej punktów na niego oddałem. Bo uważam, że trzeba na angielski tłumaczyć dużo. Ostatnie spotkanie, które miałem na temat Napoleona z panem profesorem Czubatym. Hmm, tak, znakomicie, naprawdę, znakupitne. Niestety, mało się tłumaczy ważnych rzeczy na angielski i przez to, no bardzo różne rzeczy hmm. niektórzy na zachodzie uważają. Na przykład na temat księstwa warszawskiego, ale się zmienia jak najbardziej. Ja tylko, drodzy widzowie, nie, żeby nie było, że tutaj jakieś machlojki zachodzą. Andrzej inaczej zagłosował w trakcie tajnego głosowania. Nie zagłosował na ten projekt, zagłosował na zwycięski projekt, ale najwyraźniej tu <grym> zdanie <grym zmienił, co jak najbardziej może, może, może to być. Dorzucę jeszcze tylko, że widzowie zdecydowana większość w komentarzach tutaj padała bioregionem Biebrzą, teraz pojawiały się również komentarze trzymające kciuki za, dotyczące właśnie patriarchatu badania. Łowcy zbieracze widzę, ale to nie ten projekt, to ten kolejna kategoria. Jest pan Norbert za weryfikacją grodów z wczesnego średniowiecza. No, i jeszcze na chwilkę wracając do wcześniejszej kategorii, jest z nami ekipa z Projektu Pień. Bardzo dziękuję za wygraną. Pan Tomasz, organizator takiego bardzo interesującego festiwalu, który gdzieś tam pośród nominacji był muzyczno-archeologicznego w Rekowie. Pisze, że za rok rekowo trzymamy oczywiście kciuki. Zobaczymy, może się uda do finalistów dotrzeć. No i pani Karolina pisze że Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Annopol Szansa, dla mnie i tak jesteście wygrani, wielki ukłon w waszą stronę, za co robicie koledzy poszukiwacze. Oczywiście myślę, że tutaj wszyscy nominowani są wygranymi, już żeby tak było przyjemnie, że są tylko bardziej wygrani i nie, nie wiem czy to dobrze brzmi czy nie, ale proszę. W tej kategorii wygrywa projekt Bioregion Biebrza Rzeka i Człowiek, no tutaj Przede wszystkim wybór też jest trudny, jak już wspominaliśmy przy wcześniejszych kategoriach, no ale przy innych kategoriach oceniamy już efekty, które są widoczne, a tutaj to jest takie na zachętę trochę, co prawda. A bioregion biebrza zdecydowanie jest tam chyba największa taka ekipa interdyscyplinarna i multi taka instytucjonalna, bo to jest parę, parę bardzo ważnych, szacownych instytucji, więc. Trzymamy kciuki i zobaczymy. Zapraszamy, oczywiście, jeśli już będziecie mieli wyniki, tutaj do nas, do odkrywcy, do Szymona, do Ani, jeśli tylko będziecie się chcieli pochwalić. Pani Grażyna cieszy się, że Podlasie wygrywa. No to oczywiście, gdzieś kiedyś musi, w końcu. No przecież. Nagroda zobowiązuje. Czekamy na wyniki. Tak jest, nagroda zobowiązuje, dokładnie. Kolejna kategoria, proszę Państwa. Najlepsza wystawa czasowa 2023 roku. I zaczynamy mocno. Black Metal, kowalstwo we wczesnym średniowieczu. Wystawę o hutnictwie i kowalstwie przygotowała i zorganizowała oficina Ferraria we współpracy z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, tym samym zapewniając coś nowego dla stałych bywalców tej placówki. Dziesiątki zabytków, różne stopy żelaza, rekonstrukcji repliki, narzędzi i broń. Jeśli nie mieliście okazji zobaczyć ich w gnieździe, to nic straconego, bo oficyna Ferraria zapowiedziała, że z chęcią odwiedział i inne muzea. Kolejny kandydat: śladami polskich pionierów badań starożytnego Egiptu. Najnowsza wystawa czasowa w Muzeum Archeologicznym w Krakowie jest ważna pod wieloma względami. Przede wszystkim przybliża sylwetkę zapomnianego badacza, Tadeusza Smoleńskiego pierwszego polskiego egiptologa. Prezentuje także unikatowy zbiór zabytków, jakim jest słynne Muzeum w Plecaku. I o tym Muzeum w Plecaku troszkę można więcej powiedzieć. Nie bez znaczenia jest też wkład Katedry Radiologii kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, bowiem przypomina pionierskie badania w MUMI przeprowadzone 30 lat temu. Kolejna kategoria i chyba nawet wiem, kto na nią głosował z nas, szyfro dziewczyny. Ekspozycja w Poznańskim Centrum Szyfrów Enigma prezentuje wkład kobiet w dziedzinie kryptologii, mat matematyki i informatyki. Opowiada m.in. o pierwszej programistce Adzie Lovelace, Grace Hooper, pionier z programowania, albo Margaret Hamilton, która wraz z zespołem odpowiadała za sukces misji Apollo 11. Poraj przybliża również takie postacie jak Zofia Sokolnicka, Hanna Malewska, Wanda Modlibowska. Wystawa jest częścią projektu, który obejmuje program rezydencji artystycznej poświęcony polskim szyfrodziewczynom. Kolejny kandydat. Kraj czekający na swego odkrywcę. Po II wojnie światowej Pomorze Zachodnie stało się częścią Polski. Profesor Władysław Włosiński opisał je wtedy jako kraj czekający na swego odkrywcę i to jest tematem najnowszej wystawy na Zamku Królewskim w Warszawie zorganizowanej we współpracy z Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kołbego w Wolinie. Ekspozycja podkreśla wyniki badań po 1945 roku i prezentuje sylwetki trzech osób, które w pełni oddały się badaniom tego regionu. Wolin, Koszalin, Słowianie, Skandynawowie. Wszystko w jednym miejscu. Kolejny kandydat, ludzie i bestie z kafli rodem. Kafle. Z pozoru zwyczajne przedmioty z wypalonej gliny o różnorodnych formach, wzorach i kolorystyce są bohaterami wystawy czasowej Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Stworzone do celów użytkowych, z czasem stały się ozdobnym elementem wnętrz mieszkalnych. Rozbudowana ikonografia kafli odzwierciedlała status, poglądy i upodobania właścicieli. Zaprezentowana kolekcja kafli stanowi ciekawy przyczynek do poznania bogatej kultury średniowiecza i czasów nowożytnych. I ostatni kandydat, ale jakże ekscytujący, niebiański dysk z nebry w serce Europy 3600 lat temu. Niebiański dysk z Nebry to jedno z najważniejszych znalezisk archeologicznych końca ubiegłego stulecia, wpisane na listę pamięci świata UNESCO. Ukazuje najstarsze, znane na świecie konkretne przedstawienie zjawisk astronomicznych. Daje nam wgląd w wiedzę o świecie i religię naszych przodków sprzed 3600 lat. Jego ultrawierną kopię można było do niedawna podziwiać tych leżów Błękitny Baranek, w oddziale Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. To była prawdziwa gratka. I to był ostatni kandydat. Ja tutaj już miałem bardzo wielki, wielki dylemat między szyfrodziewczynami a niebiańskim dyskiem. Dlaczego szyfrodziewczyny? Otóż dlatego, choćby, że w tej naszej pojmowaniach hi historii kobiety czy dziewczyny są często postrzegane jako były sanitariuszkami, prawda? I to jest jakby koniec naszej refleksji. No to, to jest kompletna nieprawda. Wkład i zaangażowanie kobiet, choćby w czas II wojny światowej, był zdecydowanie większy. Na tej wystawie jest mowa. O pewnej pani, twórce Hollywood, która wymyśliła sterowanie radiowe torpedami. Między innymi w tym momencie my korzystamy z jej wynalazków dotyczących zdalnego sterowania czymś tam, prawda? Bo dzisiaj akurat torpedami nie sterujemy. Ale to pokazuje olbrzymi potencjał i takie, może nie zakłamanie, ale takie trochę stereotypowe pojmowanie historii że choćby w konfliktach wojennych to pierwsze znaczenie wierzą mężczyźni natomiast rola kobiet jest jakby wtórna no to, to, to naprawdę nie jest prawda natomiast takim drugim kandydatem był niebiański dysk z Nebry choćby dlatego że to jest tak sensacyjna historia dysk był znaleziony w czasie nielegalnych badań za pomocą wykrywacza metali w 99 roku bodajże i przez trzy lata był próbowano no, go sprzedać Osiągał nawet sumę miliona marek, zdaje się, dopiero jak się zorientowano, że on pochodzi z nielegalnych badań, sprawa się skomplikowała i w końcu rząd Niemiec czy też Saksonii w końcu go przejął. Sam przedmiot jest po prostu absolutnie fantastyczny. Natomiast ostatecznie szyfro dziewczyny, choćby z tego powodu, że czas złamać pewne stereotypy. Anno, czy masz coś do dodania do tego? Absolutnie nie. Oczywiście szyfro dziewczyny. Szyfro dziewczyny z wielu względów. Po pierwsze, to, co powiedziałeś, niezwykle ważną rzeczą jest, żeby przywracać historię kobiet i żeby mówić o kobietach, które miały osiągnięcia. Z wielu względów. Nie wiem, czy wiecie, kto jest najczęściej, jaka kobieta jest najczęściej wymienianą kobietą w podręcznikach do historii? Kleopatra. Matka boska. O. A to w tych nowych podręcznikach do historii. <laughs> I to mówi wszystko. I, i, I są badania na ten temat, które zostały wykonane na UAM-ie w Poznaniu. Między innymi naszych fundatorek z Fundacji Muzeum Historii Kobiet, profesorki Iwona Chmura-Rudkowska i Edyta Głowacka-Sobiech, które w ogóle były też konsultantkami przy tej wystawie. Dlatego ta wystawa jest po prostu tak bliska mojemu sercu, że nic bliżej nie może być tak naprawdę. I przywracanie... Kobiet, przywracanie tego, że ich osiągnieć. My o kobietach bardzo często mówimy w, jako o bohaterkach zbiorowych. Albo działa efekt Matyldy. Był taki czas, kiedy kobiety nie mogły mieć osiągnięć. I mężczyźni, mężowie brali te osiągnięcia zamiast nich. Trzeba tworzyć role models po to, żeby dziewczyny, nastolatki i kobiety wiedziały, że w świecie można być archeologką, profesorką, prawda? Czy też wojowniczką, żołnierką. My musimy, dlatego ja taka jestem bardzo mocno dla feminatywów, musimy te feminatywy wdrażać, ponieważ one mają siłę właśnie tworzenia naszej rzeczywistości. Nasz język ma znaczenie i to, że te role models się pojawiają, ma to znaczenie. I szybko jeszcze dodam jako autoreklamę trochę, jeżeli ktoś z Państwa szuka... Bohaterek, o których chciałby się dowiedzieć, albo chciałaby się dowiedzieć więcej, wdrożyć do jakichś projektów edukacyjnych, to strona Muzeum Historii Kobiet ma bazę kobiet, którą można już odwiedzić, i tam już się pojawiają bohaterki, które my opisujemy i które udostępniamy wraz z materiałami edukacyjnymi, które można w wolnym dostępie wykorzystać. Tak szybko zachęcę. Ja bym mogła tutaj jeszcze gadać, ale już chyba przestanę. Ale ten niebieski dysk z Nebry jest taki piękny. To tak, jest zdecydowanie Oczywiście, że tak. No, kopia, tak. Badania starożytnego Egiptu to też jest coś niezwykle ważnego, ale nie wiem, dla mnie to jest ten moment, kiedy, kiedy naprawdę trzeba mówić o kobietach. Trzeba też przywracać historię dzieci, młodzieży, tego, że. Wiecie, każdy z tych bohaterów, bohaterek to były, były też osoby, które były kiedyś dziećmi. Oni też mieli swoją historię i ta historia dziecięca jest bardzo często niezwykle tragiczna. Trzeba o tym mówić, bo jeżeli my o tym nie powiemy, to kto to zrobi? Tak jest, trudno uwierzyć, nawet Andrzej kiedyś był dzieckiem. Podobno. <grystanie> tak. To jest nieprawda. <grystanie> Szymonie. Twój Chciałem w tym miejscu jedną rzecz zauważyć, której nie zauważyliśmy zdaje się, umknęła nam bo była świetna wystawa ona jest jeszcze do 15 stycznia w Muzeum Chłopkowym w Malborku Nigra Crux, Mala Crux czyli Czarna i Biała Historia Zakonu Krzyżackiego i mam wrażenie, że chyba jakoś ta, te, ci zakonnicy nam przez palce przeszli i zapomnieliśmy o, tym, o tej wystawie a jest ona bardzo ciekawa, bo wszelkie mity na temat rycerzy, krzyżaków. Ona rozbraja, ukazuje ich od innej strony. Ciekawostki w rodzaju, że krzyżacy w trakcie II wojny światowej, w trakcie trwania III Rzeszy trafiali do obozów koncentracyjnych. Tak więc ukazanie tych krzyżaków zupełnie z innej perspektywy. Dlatego myślę, że też wśród finalistów co najmniej ta wystawa powinna się znaleźć. Ale nic straconego, jest czas do 15 stycznia, żeby ją zobaczyć. A poza tym jest świetny podcast, który można na różnych platformach posłuchać na temat wystawy i tam opowiada o niej między innymi profesor Janusz Trupinda, szef Muzeum Naukowego w Malborku, który ma świetny głos i niesamowitą wiedzę i bardzo fajnie opowiada o krzyżakach nie tylko o tym, że zostali rozgromieni w 1490 roku, ale zupełnie z innej perspektywy. Tak więc żałuję, że o tym zapomnieliśmy. Ja z kolei głosowałem między innymi też na szyfro dziewczyny, to była w pierwszej trójce nazywa się szyfro dziewczyny, a numerem jeden były badania starożytnego Egiptu. Ja jestem trochę nieobiektywny, mam do Egiptu słabość. Poza tym fajnie, że tu była zaprezentowana postać Smolenskiego, a nie Michałowskiego, bo zawsze jak się mówi o początkach polskiej egiptologii, to Michałowski, Michałowski. No sorry, nie tylko Michałowski. No, a niestety tutaj ja się musiałem tłumaczyć przed organizatorami wystawy z Krakowa, że sam popełniłem ten błąd. Kiedyś na szybko musiałem artykuł popełnić o egiptologii. Kiedyś, jeśli będzie okazja, to na pewno poprawię to. By, miałem okazję uczestniczyć w konferencji, która organizowana była w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Bardzo im dziękuję za zaproszenie i było to bardzo, bardzo interesujące. Bardzo ciekawe pomysły się tam pojawiły na kolejne projekty i trzymam kciuki, że będą realizowane. Sam gdzieś tam im sugerowałem, że pierwszym krokiem do przedstawienia sylwetki Tadeusza Smoleńskiego, czy tam przypomnienia, byłoby aktualizacja wpisu na Wikipedii przede wszystkim, bo wiele można o Wikipedii mówić, ale wiemy, że jednak to jest pierwsze źródło czerpania informacji, przynajmniej dopóki nas sztuczna inteligencja nie zmusi do korzystania tylko z niej. No i jest, jest to bardzo niesamowita postać, o której z pewnością byśmy usłyszeli więcej, gdyby nie zmarł z powodu chorobow, z powodów chorobowych w bardzo młodym wieku. No ale tak jak mówiliście, moim faworytem były, kto mnie zna, to wie, że kafle zawsze są dla mnie najciekawszym zabytkiem. Nie ma ciekawszych zabytków. Pozdrawiam Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Wiem, że tutaj koleżanka Beata jest razem z nami. Pisała, że musiała głosować na kafle, bo nie miała innej opcji. Mam nadzieję, że to nie było żadne ultimatum ze strony pracodawców, ale domyślam się, że to był tylko taki żart. Pani Urszula pisała również, że gdyby miała zobaczyć tylko jedną wystawę, to byłyby to kafle, takie pozornie zwykłe przedmioty potrafią zaskakiwać, co jak najbardziej rozumiem. Pan Marek za śladami polskich pionierów. Są tutaj osoby trzymające również kciuki za szyfro dziewczyny, ale jednocześnie też za Pomorze Zachodnie bardzo dużo po komentarzy na samym początku pojawiło się kraj, no kraj, kraj, kraj to moje strony jest tu jeden od Kowalstwa fan jest pan Bartłomi, który za kraj black metal oczywiście też bardzo ciekawa wystawa, jak zresztą wszystkie bardzo mi się podoba, że no Mogę jeszcze dwa, dwa zadania, Radku? Tak. Śladami polskich pionierów badań starożytnego Egiptu. Tutaj ja wspomniałem na początku o muzeum w Prycaku, ten unikatowy biur zabytków, gromadzony przez żołnierzy Brygady Strzelców Karpackich podczas II wojny światowej. Jest to coś niezwykłego. Ja sobie tylko przypomnę: tutaj, tak, pan Jarosław Sagan, będący żołnierzem tej jednostki, przywiózł do Polski ponad 100 skrzyń artefaktów. Dzisiaj ta działalność pewnie byłaby trochę inaczej oceniana, ale świadczy to o daleko idącym zaangażowaniu naukowym żołnierzy frontowych. To jest coś naprawdę spektakularnego i niesamowitego i właśnie o Jarosławie Saganie warto też wspomnieć tutaj dwa zdania i obejrzeć tę wystawę, no między innymi właśnie dla tej historii. Zdecydowanie, jak jak najbardziej. Tak zwane muzeum w plecaku to jest rzecz naprawdę unikatowa. Chyba żadne muzeum na świecie nie ma takiej drugiej wystawy. Jarosław Sagan, który był kustoszem przed wojną, gdy dotarł już do Afryki, zaraził swoją pasją do starożytności swoich współ, współbraci w brygadzie i no i te... Wiem, że ta kolekcja raz się traciła, raz znowu była, gdzieś tam kolejne zabytki ginęły w trakcie zawieruchy wojennej. Sam Jarosław Sagan był ranny pod Tobrukiem, ale ostatecznie wiele zabytków do nas dotarło. No i teraz jest, można oglądać w internecie, ale można też i w, samej, w samym Muzeum Archeologicznym. No i jeszcze tylko rzucę jeden komentarz. Profil w poszukiwaniu ankietek pisze, ja mam słabość do szyfrów, nie ukrywam, że do dziewczyn też. Zdradźmy zatem, że w, te w tej kategorii wygrywa wystawa szyfrow dziewczyny. Widzę, że tutaj przynajmniej jest na jest bardzo zadowolona. Aniu, jakieś trzy słowa komentarza jeszcze? Trzy słowa czy trzy godziny? Trzy. Trzy ja ja się strasznie cieszę. Dobrze, bardzo się cieszę, że szyfrow dziewczyny wygrały jedno zdanie, ponieważ tak jak mówię, one wpływają na, na to, jak postrzegamy w ogóle współczesność, wpływają na to, jak jak dziewczynki, kobiety się widzą i dostrzegają ten potencjał i jestem po prostu tak przeszczęśliwa i w ogóle chciałam tutaj z tego miejsca pogratulować moim koleżankom, które były zaangażowane w tworzenie tej wystawy. Mam nadzieję, że będą świętować, bo zmusiłam je dzisiaj, żeby tu przyszły i oglądały i mam nadzieję, że teraz po prostu skaczą pod sufit. My również mamy taką nadzieję. Ciekawostka, jest to chyba jedyna wystawa, która wygrała do tej pory w naszym plebiscycie, która nie prezentuje ani jednego zabytku archeologicznego. Dobrze mi się wydaje, ale tematyka jest jak najbardziej cenna. No i tutaj też zadecydowały zarówno głosy jury naszej kapituły, jak i widzów. Choć na samym pierwszym miejscu, żeby nie było, był niebiański dysk z Nebry, a zaraz po tym Black Metal. To walsowe wczesnym średniowieczu, więc jak zawsze, jak zawsze zażarta, zażarta konkurencja. Oczywiście gratulujemy dla, dla wszystkich nominowanych, gratulujemy jak najbardziej dla Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu, dla organizatorek tej wystawy. Żebyście nikt się tam nie martwił, to jeśli nie lubicie feminatywów, to oczywiście zostawiajcie komentarze pod YouTubem na, na filmiku. Z chęcią się pokłócimy, dlaczego one są. Róbcie, ważne. Zasięgi. Róbcie zasięgi zdecydowanie. Dobrze, przechodzimy do kolejnej kategorii, najważniejsza książka. Wspaniale, to, to ja tutaj będę prezentować ponownie. O, aż sobie kopnę mikrofon. Najważniejszą książkę 2023 roku i na początek archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu. Książka doktorki Pauliny Florianowicz to pierwsze szczegółowe opracowanie postaw wybranych polskich archeologów z lat 1939 do 1956 wobec totalitaryzmów nazistowskiego i stalinowskiego. Omawia doświadczenia Polski z oboma reżimami, prezentuje komparatystyczne podejście do ideologii rządzących w Berlinie i w Moskwie. Skupia się na rekonstrukcji historii archeologii w tym okresie oraz na percepcji tych ideologii przez polskich archeologów. Miała strój bogaty, malowany w różne światy. To druga propozycja w tej kategorii. Jest to katalog wystawy pod tym samym tytułem, prezentowanej w oddziale Muzeum Archeologicznego w Gdańsku na Grodzisku w Sopocie, autorstwa Karoliny Cząstkę Świątkowskiej. W książce i na wystawie udało się zaprezentować zbiór blisko 750 unikatowych muzealiów jubilerskich z Polski, Litwy, Łotwy, Obwodu Kaliningradzkiego oraz Danii. Wiele z nich pokazano publicznie po raz pierwszy. Stanowią cenne źródło informacji, nie tylko dla naukowców i naukowczyń. Kolejna propozycja to Okrągła Góra w Pasyniu, Miejsce, które rodziło władze. Prowadzone od 2016 roku wykopaliska na Grodzisku w pasyniu okazało się nadzwyczaj owocne. Jest to popularno-naukowe uzupełnienie i dodatek do właściwego, pełnowymiarowego opracowania naukowego autorstwa doktora Sławomira Wadyla. W teorii po zakończeniu prac nad naukową monografią materiał jest zwykle już kompletny, wymaga więc jedynie uproszczenia i skrócenia. I choć nie jest to łatwe zadanie, uważamy, myślę, że wszyscy, że jest to pomysł, który jest wart tego, żeby częściej go stosować. Zapraszamy wszystkich, którzy publikują, żeby się przyjrzeli temu. Kolejna nasza propozycja to religie dawnych Słowian. Wydanie drugie. Książka profesora Dariusza Sikorskiego dotyczy wierzeń słowiańskich, ale odbiega od oczekiwań romantycznych opisów. Skupia się na analizie perspektyw późniejszych badaczy na temat słowiańskiej religii. Adresuje narastające kontrowersje i hipotezy dotyczące niepewnych danych archeologicznych i nielicznych tekstów. Jest to przede wszystkim naukowa publikacja na temat słowiańskich wierzeń. Kolejna nasza propozycja to wielka piramida, tajemnice cudu, starożytności. To najlepsza, rodzima książka, popularnonaukowa o tym, w jaki sposób zbudowano Wielką Piramidę. Tutaj ukłon w stronę Szymona, ponieważ autorem jest właśnie Szymon Zdziebłowski. Bada on tam dowody na to, że Wielką Piramidę zbudował Cheops, techniki budowy, ale także rolę prostych narzędzi kamiennych oraz pochodzenia teorii o pozaziemskim wpływie. Zawiera ta książka też niekonwencjonalne teorie, poddaje jej podaje analizie. Skupia się na historii badań piramidy i związanych z nią najnowszych odkryć, eksplorując wszelkie tajemnice. I kolejna propozycja to skarb Słuszków 1 denary krzyżowe z przełomu XI i XII wieku. Pierwszy skarb ze służkowa, odkryty w 1935 roku, zawiera ponad 13 tysięcy monet. Ozdoby i srebro ukryte na początku XII wieku. Wśród nich są rzadkie denary Palatyna Sieciecha. Analizy pozwoliły zrewidować przypisywanie niektórych monet krzyżowych do saskich warsztatów, wiążąc je z polskim mennictwem. Książka doktora Adama Kędzierskiego odmienia obraz mennictwa w czasach Władysława Hermana i Zbigniewa. Ja tylko od razu dodam, że u, drodzy widzowie, pewnie się domyślacie, jako że Szymon jest tutaj jednym z nominowanych, to on wstrzymał się od głosu, nie zagłosował na, nie tylko nie na swoją, ale na żadną. Z nominowanych finalistów, wiem, ale głos oczywiście mu jak najbardziej damy teraz, żeby całkiem go nie pozbawiać. Może choćby, żeby zachęcić do przeczytania jego książki, ale Aniu pierwsza. Ja będę też gorąco zachęcać, bo w tej kategorii moja dusza i moje serce zawsze są rozdarte, ponieważ ja uważam, że wszystkie te publikacje są niezwykle Ważne, wartościowe i, i godne tego, żeby się z nimi zapoznać. No i piramida, nie ukrywam, że też jest bliska mojemu sercu, ponieważ ja na archeologię poszłam właśnie ze względu na Egipt. Potem się wykształciłam w Rzymie, ale generalnie Egipt jest bliski, aczkolwiek przyznam się, że to nie był mój pierwszy wybór, ponieważ gdzieś musiałam też podkreślić kobiecość, i uważam, że miała strój bogaty malowany w różne światy. To jest w tym roku bardzo ważna publikacja. Nie tylko autorstwa kobiety, ale przede wszystkim właśnie w tym nurcie badań, które, które dla mnie osobiście są bardzo ważne. I jest jeszcze trzecia rzecz, którą, znaczy, trzecia książka, która jest bliska mojemu sercu i to są archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu, ale to jest, bo, bo to jest po prostu moje takie zainteresowanie i inne obszar badawczych i uważam, że to jest bardzo ważne. A w ogóle, jeśli kobieta pisze taką książkę, to ja po prostu zawsze trzymam bardzo mocno kciuki i proszę o więcej. Andrzeju, widzę, że też popierasz ten typ. E, tak, Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu, to jest bardzo interesująca książka, lata 30., 40., 50., XX wieku, bardzo dobrze nam e, uświadomiły, że wydawałoby się, że taki neutralny zawód jak archeolog, archeologia, również może być uwikłany w, w, w różny sposób, szczególnie w totalitarne ideologii, które wnikają w, w każdy element naszego, naszego życia. Sposób odczytania wyników, badań, poddanie się no, no właśnie ideologii w badaniach naukowych, również archeologicznych, to jest rzecz bardzo, bardzo ciekawa i pouczająca, bo, bo to jest zawsze jakiś memento przed tym, co zawsze nam w jakiś sposób zagraża, to znaczy w, Rodzaj wpływu nienaukowego na badania naukowe. I dlatego to jest mój kandydat. Jak najbardziej. Szymonie? No, ja nic nie mogę tutaj chyba powiedzieć. Możesz jak najbardziej. No, to jest czas na nie. autoreklamę. Miała czas Ania, a teraz. Zachęcaj! Ty zachęcaj, zachęcaj. Zachęcaj. już mogę powiedzieć? No, Wielka piramida czeka na Was. W zasadzie m, chyba nie ma bardziej aktualnej książki. Na temat wielkiej piramidy w Polsce są takie dzieła klasyczne, jest mnóstwo jakiejś takiej pseudonaukowej literatury, a tutaj są same fakty, ale same fakty to wcale nie oznacza, że to jest nudne, bo okazuje się, że badacze, którzy zajmują się wielką piramidą, sami w sobie są pasjonujący. No i przytaczam ich historię, w jaki sposób badali tąże piramidę, ale też sama prawda historyczna jest interesująca. I tutaj też te historie przytaczam. Tak więc bez kosmitów, bez zaginionych cywilizacji wielka piramida ciągle jest pasjonująca. No, i straciłeś 90% potencjalnych czytelników, właśnie no, trzeba. Czy tak. są tam kosmici? Wspominasz ich jak najbardziej przecież, no tutaj. Tak. Proszę I... Państwa, ona została postawiona przez kosmitów, To jest Taki konkluzja. Nie <laughs> nie. <laughs> konkluzja tej książki. <laughs> ja wiem, że tu mam żółte napisy w różnych miejscach, ale to nie jest ten typ promocji. Nie, nie, nie. Super, super. Ja jak najbardziej też polecam ze swojej strony. Kiedyś miałem taką sytuację, że znajomy zainteresował się tematem budowy piramid i mówi: Poleć mi jakąś książkę. To było już parę lat temu. Ja mówię: W sumie to szczerze mówiąc, nie mam. Nie, nie wiem, jakiś taki konkret, żeby jeszcze to było w miarę przystępnie napisane, i, i no to. Teraz na szczęście już ten problem został rozwiązany. Dorzucę tylko od siebie, że wielkie podziękowania dla profilu sekcji archeologii Biblioteki Kolegium Historiką UAM, które no właśnie zwróciło moją uwagę przede wszystkim na książkę Archeolodzy Polscy wobec Nazizmu i Stalinizmu. Więc to jest przede wszystkim ich tak naprawdę nominacja. Ale jak tutaj słyszeliście, drodzy widzowie, również nasi i nasza kapituła była zainteresowana tą pozycją. W komentarzach pojawiają się bardzo dużo na strój bogatych głosów. Kolega Hubert, kolega Paweł z mojej wspaniałej redakcji Archeologii Żywej również. Pani Urszula pisze: Strój bogaty kibicuje. Podcast na ten temat był ultra ciekawy. Była autorka u nas w kontekście. Pan Marek pisze: Religia dawnych Słowian. Pani Karolina również pisze, że nie mogła głosować na nic innego niż miała strój bogaty, bo można ją zobaczyć tam na wielu zdjęciach. Również Dex Forest. Więc, y, oczywiście, są też i zwolennicy góry w Pasymium, na przykład Prof. Slawi Pole czy pan Norbert, również pisze zdecydowanie pasy, no ale zwycięzca mógł być tylko jeden. Wygrywa książka, miała strój bogaty, malowany w różne światy. Hello. Głosów było bardzo dużo od publiczności. Ja również trzy najwięcej możliwych punktów przyznałem przede wszystkim dlatego z mojej strony, bo to jest duża książka, ona wiem, że gdzieś tam rozmawiałem w trakcie, gdy ona się tworzyła, miała być o wiele mniejsza, ale doszli do wniosku, autorka doszła do wniosku i reszta muzeum, zresztą też wydawnictwa, że mają tak niesamowite zabytki, że przydałoby się zrobić im porządne zdjęcia. I opublikować te zdjęcia w porządnej rozdzielczości, w porządnej wielkości i kolorowe. No i się zrobiła porządna bukiew. A kto przeglądał różne archeologiczne publikacje i książki, ten wie, że no, oczywiście nie archeologię żywą, bo mm, staramy się bardzo, żeby tak nie było. Czy odkrywce, czy National Geographic. Szata graficzna robi bardzo dużo. A w naukowych publikacjach, szczególnie tych starszych, też nie było takich możliwości, przecież to jest bardzo zrozumiałe, ale skany, skanów odręcznych rysunków, które są takiej wielkości, i później zastanawianie się, a to jest jakiś tak. kolczyk, czy to jest coś innego, no to na szczęście tutaj wszyscy bardzo dobrze sobie są w stanie zorientować się. Przy czym jedno zastrzeżenie mam zdecydowanie, że nie było, że tu same poklepywanie się po plecach. Bardzo by się przydała skala tej książce. Wiem, że rekonstruktorom szczególnie by się takie informacje przydawały. Do nas też parę komentarzy takich było, że jeśli tylko jesteśmy w stanie, żebyśmy przy szczególnie ładnych zabytkach umieszczali skalę, żeby byli, żeby wiedzieli po prostu jak i, i, jak mogą sobie rekonstruować te przedmioty, ale Zawsze to jest do naprawienia w wersji jakiejś cyfrowej, dodatku i tak dalej, więc. I w drugim wydaniu, przecież to się wyprzeda teraz. Chyba już się dawno wyprzedało, niestety, no. ale może to zwycięstwo sprawi, że będzie szansa na dodruki, kolejne ja, wydanie. Jeszcze, jeszcze jedna rzecz, bo też chyba przegapiliśmy troszkę. Przegapiliśmy pełno, niestety. Nie wiem czy widać. To powiem, jaką może mi chodzi. Powiedz. Michał Kobusiewicz, 500 tysięcy najtrudniejszych lat jest wznowienie, ukazało się w 2023 roku. Jest troszkę aktualizacji, troszkę inny format. Wydaje się, że też jest to ważna pozycja, warta odnotowania, wydana przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Zdecydowanie. Ja mam też jedną pozycję jeszcze, co prawda nie mogę jej pokazać, ponieważ nie pomyślałam o tym, żeby mogła ją teraz pokazać, więc mam ją daleko na półce, ale to są co prawda, ta, ta książka ukazała się po angielsku, ale myślę, że warto powiedzieć tutaj o teraz już doktorze habilitowanym Leszku Gardele, który jest specjalistą od kobiet i wieszczek wikińskich. Wziął udział w takim projekcie, w którym ma bardzo dużo artykułów, ale też redagował całą książkę na temat wieszczek wikińskich. I to jest najnowsza publikacja, która jest najbardziej aktualną i zbierająca po prostu całą wiedzę na ten temat, i jest dostępna na Amazonie, tak tylko powiem. Tak, a jeśli by, bylibyście tym tematem zainteresowani, no to wyczekujcie nowego numeru archeologii żywej, bo kolega Leszek również się w nim pojawi. Honorowych wyróżnień ja także obiecałem. Nie miałem okazji jeszcze przeczytać, ale znając autorów podejrzewam, że są to bardzo cenne publikacje. Mity Słowian śladami świętej opowieści przodków Michała Łuczyńskiego to jest wydanie drugie poprawione. Ponoć niewiele da się, jak czytałem komentarze, niewiele się da poprawić książkę bardzo dobrą, a jednak się jeszcze udało. No i Osłowiana, pierwsza część najpewniej dłuższej serii, piastowie legendy i niewolnicy. Kolegi Igora Gurewicza, obie pozycje są wydawnictwa Triglaw, więc serdecznie pozdrawiamy autorów i również wydawnictwo. No niestety, tak jak i w tej kategorii, tak i w pozostałych, musieliśmy dokonać tego, tego zadania i wybrać tylko szóstkę, ale no, nominacji było bardzo dużo, szczególnie przy kategorii projekty, bo tam chyba było prawie 40 potencjalnych projektów, które się rozpoczęły niestety. Musimy jakoś ten ciężki krzyż, który sam wam na, no, narzuciłem na was, jakoś sobie nieść. Pani Tamara pisze, super wydawca, Trigla. Tak, zdecydowanie. Profil Regnum Barbaricum pisze również, wspaniała pozycja. Przydałoby się też polskie tłumaczenie, bo naprawdę jest to kompendium, więc to najpewniej o książce Leszka. Kolejna kategoria. Andrzeju, najważniejszy skarb. Ach, najważniejszy skarb. Spoja, Moja ulubiona, chyba najbardziej emocjonująca, tak mi się wydaje, ale także najmniej chyba zdefiniowana. Ale zaczynajmy. Pierwszy kandydat, Zamek Grodziec. Cztery zaginione kolumny Bodo Epharda, Gdy w 1906 roku słynny niemiecki architekt Bodo Epchard przywracał leżący na Dolnym Śląsku zamek Grodziec z ruin. Zamkową studnię przeozdobił w cztery całkowicie różne kolumny. Po II wojnie światowej ślad po nich jednak zaginął. Do dziś na fragmenty kolumny przypadkowo ta trafili członkowie Grupy Eksploracyjnej Miesięcznika Odgrywca GEMO pod kierownicą Łukasza Orlickiego w trakcie poszukiwań rzekomego, legendarnego tunelu, który miał wychodzić z tej studni. Z różnych względów jest to bardzo bliskie wydarzenie. Kolejny kandydat. Lubichowo, skarb rzymskich sestercji. Depozyt 29 sestercji odkryli członkowie Międzywojewódzkiego Stowarzyszenia Detektorystyczno-Eksploracyjnego Unia. Wydobycie monet zostało dokonane pod kontrolą urzędników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku. Skarb tak dużej liczby starożytnych monet, bitych od III wieku przed naszą erą, do III wieku naszej ery, jest niezwykle rzadki w tym rejonie i rzuca nowe światło na jego historię. Przenosimy się do Barczewka, skarb brak teatów z XIV wieku. Około 150 XIV-wiecznych monet odkrytych podczas badań prowadzonych przez archeologów z Uniwersytetu Gdańskiego w tzw. barmińskich Pompejach. Poza monetami natrafiono na cenne militaria, w tym głowicę miecza i kord. Barczewko zniszczone w 1354 roku przez wojska litewskie stanowi kapsułę czasu dla naukowców, stanowiąc cenne źródło informacji o początkach w Armii. Kolejny kandydat, depozyt siekierek z epoki brązu. W lasach nadliśnictwa Starogard poszukiwacz Denis Konkol odkrył pięć siekierek z okresu brązu, datowanych na okres między 1700 a 1300 rok przed naszą erą. Zależisko jest wyjątkowo ze względu na liczbę i stan zachowania przedmiotów. Zabytki pozostawiono w miejscu odkrycia, dzięki czemu wydobycie mogło odbyć się pod nadzorem archeologów z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Przenosimy się do miejscowości uroczej nazwie Czernięciń Poduchowny. Depozyt ozdób z epoki brązu. Pan Łukasz Jabłoński który na pewno jest teraz z nami. Uzyskał pozwolenie na prowadzenie poszukiwań z użyciem wykrywacza metalistycznego. Już pierwsze wyjście w teren na łąki w Czarniencinie poduchownym zaowocowało odkryciem 13 ozdób wykonanych z brązu, które zalegały na głębokości zaledwie 25 cm, I choć odkrycie zgłoszono już po wydobyciu przedmiotów z ziemi, to dalsze działania poprowadzono już zgodnie z obowiązującymi standardami. I ostatni kandydat, protawa, skarb ponad 100 brak teatów z XIII wieku. Takie odkrycia zdarzają się rzadko. Nawet jeśli w trakcie badań ratowniczych udaje się natrawić na depozyty monet, to prawie nigdy nie zachowują się one in situ, w miejscu złożenia setki lat temu. Prawie bo w tym roku dokonała tego firma Iskander, zachowała się nawet sakiewka, w której schowano ponad 100 srebrnych monet z XIII wieku. To cenne źródło do badań nad takimi depozytami. Twoi faworyci. W kategorii najważniejszy skarb, kategorii, która chyba najlepiej dla czasopisma odkrywcy, chciałbym zwrócić uwagę na akcję na Zamku Grodziec. Była to akcja wykonana przez Grupę Eksploracyjną Miesięcznik Odkrywca pod kierownictwem Kasza Orlickiego, miejsce wyjątkowe pod względem różnych wątków drugowojennych, miejsce pełne faktów oraz legend. Właśnie w tym miejscu mieliśmy okazję eksplorować studnie, sprawdzać, czy istnieje w niej legendarny tunel i tym sposobem odkryliśmy cztery kolumny naprawdę wybitnego architekta niemieckiego Bodo Ebharda. Ale chciałbym jeszcze zwrócić na inną, czyli Kociewo, tak? Kociewie, Kociewie ostatecznie. Dokonał tego Denis Konkol. W samotnym poszukiwaniu odkrył kilka, bodajże pięć siekierek. O których sam powiedział, że były w tak doskonałym stanie, że nawet lepszym niż można kupić niektóre narzędzia w dzisiejszym markecie budowlanym, co potwierdzają zdjęcia. Warte uwagi jest to, że Denis w zasadzie tuż po rozpoznaniu znaleziska od razu przedzwonił do archeologów, którzy zajęli się już w sposób w pełni profesjonalny tym ciekawym odkryciem. Zatem. Zamek Grodziec i kolumny Bodo Epharda, czyli XX wiek, oraz epoka brązu i odkrycie poszukiwacza Denisa Konkola. Tak jak mówisz, właśnie, pozostawił zabytki. Denis Konkola pozostawił zabytki in situ, czyli w miejscu odkrycia. Nie wydobywał ich to, co zawsze wspominamy jako archeolodzy. Wy w czasopiśmie swoim też. Że to jest właśnie najlepszy sposób postępowania, bo pozwala na przeprowadzenie dodatkowych badań. Tak jak na przykład miało to miejsce w Szprotawie, Prz gdzie też udało się odkryć te zabytki wkopane w nienaruszoną glebę, tak naprawdę średniowieczną, tak zwany calec, za który nas gonią geo ge ge geolodzy i gleboznawcy, ale tak sobie my, archeolodzy, to nazywamy ja tylko dorzucę, że razem z nami cały czas w trakcie transmisji widziałem, że się przewijali i teraz też piszą, wszyscy są odkrywcy, jest i Międzywojewódzkie Stowarzyszenie Detektorystyczno-Eksploracyjne Unia, jest i Wobec... właśnie pan Denis Konkol, jest i pan Łukasz Jabłoński i, i, i faworyt no tam głosujący na Czernięcin poduchowne wszyscy. Łukasza Jabłońskiego i Denisa Konkola łączy to, że to są poszukiwacze działający w zasadzie samodzielnie. Serdecznie pozdrawiam, pozdrawiam również córki pana Denisa, które czekają na obszerny wywiad, który ma się ukazać z Denisem, ale to dopiero w numerze marcowo-kwietniowym odkrywcy. No super, super. Szymonie, ja parę słów od ciebie. Tak, jeśli chodzi o, o najważniejszy skarb, ja powiem tak, ja nie jestem panem skarbów, skarb to okej, okay, fajny gadżet, ale dlatego trochę przewrotnie powiem tak, że dałem pierwsze miejsce dla Barczewka, bo odkryli go archeolodzy w trakcie regularnego projektu, co jest chyba rzadkością, bo zryły skarby odkrywają teraz osoby prywatne i na tym się ograniczę. Dobrze i Anno. Ja się skierowałam akurat do skarbu rzymskich sestercji, ponieważ z serca jestem Rzymiarą i po prostu jak, jak słyszę, że coś rzymskiego zostało w Polsce odkryte, to od razu mi się kojarzy, jakie to, będą, jakie to będzie miało powiązania w badaniach, ale też zastanawiałam się nad tym depozytem um, ozdób z epoki brązu, bo to też mi się wydaje dość ważne. Znaczy w ogóle wszystkie? No nie oszukujmy się, wszystkie te kategorie. I to co padło przez, przed chwilą, to, żeby archeolodzy odkrywali jednak i wydobywali te skarby, jest bardzo ważne. Więc y, może taki mały apel, że zanim wydoby, jak znajdziecie, to zanim wydobędziecie, zawołajcie archeologów i my naprawdę nie. Wstrzymamy Wam ani budowy przy takim skarbie, ani, ani żadnych działań w ogródku Waszym, a to może naprawdę dać Wam bardzo dużo informacji. No i troszeczkę wstrzymamy, ale to nie będzie upadek budowy i dewelopera. Tak? To, to wszyscy wiemy. Tak zresztą, jak było właśnie w Sprotawie, niesamowite odkrycie, zdarza się bardzo rzadko, bo niestety prowadzenie prac czy poszukiwań czy badań w odpowiedni sposób to jest tylko tam część sukcesu. trochę szczęścia trzeba mieć. A apel myślę, że jakże cenny, ale wszystkie osoby, które nas oglądają, to są osoby, które bardzo dobrze wiedzą co, co, co powinny robić w takim tak samo jak czytelnicy odkrywcy czy archeologii żywej. Czyli podejrzewam, że również Geographic też wiedzą, co powinni robić. W takim razie poznajmy w końcu zwycięzcę w kategorii najważniejszy skarb. No i proszę. Po raz drugi w historii naszego plebiscytu wygrywa, dobywa ten tytuł skarb, który został wydobyty podczas no, regularnych prac archeologicznych, ratowniczych. Więc serdeczne gratulacje dla odkrywców skarbów w Szprotawie. Radosława Kuźbika z firmy Iskander, któremu no, udało się coś naprawdę nietypowego. Jak najbardziej gratulacje dla wszystkich pozostałych. Jak zawsze są to niesamowite odkrycia. Jest z nami, są z nami odkrywcy, jest wspominany Denis, domyślam się, że to właśnie on z profilu Dex Forest. Pisał, że ma stres jak przy rozdaniu Oscarów. Też pisał, że bardzo mocna konkurencja w poszukiwaniu tankietek. Czernięcin, Lubichowo, depozyt pan Piotr. Archeologia Górzycy za Lubichowem, no tak. Końców się muszą trzymać i rzemiarze razem. Przechodzimy do kolejnej kategorii. Proszę Państwa, co będziemy cytować po 2023 roku? Na pierwszym miejscu w naszych propozycjach wpływ rolnictwa na prehistoryczne praktyki kulinarne w Europie Północnej. Badania nad przejściami od łowiectwa do rolnictwa w północnej Europie wskazują na zaskakującą ciągłość w użytkowaniu potraw rybnych i dzikich roślin przez łowców zbieraczy i rolników. Analiza ponad tysiąca naczyń glinianych ujawniła wykorzystanie produktów mlecznych przez łowców zbieraczy, co sugeruje wymianę z rolnikami i znacznie większą współpracę między tymi grupami. Odkrycie to rzuca nowe światło na proces rozwijania się rolnictwa i adaptacji społeczności rolniczych do nowych środowisk. I ja mam tu taki mały apel: jak mi jeszcze raz ktoś powie, że ceramika jest nudna i nie daje nam informacji, to ja was odeślę właśnie do tych badań. Kolejna nasza propozycja to tendencje przemocy na starożytnym Bliskim Wschodzie. Badanie na temat przemocy wśród wczesnych ludzi analizuje uszkodzenia czaszek z okresu przedklasycznego na Bliskim Wschodzie. Wyniki pokazują, że przemoc międzyludzka osiągnęła szczyty w okresie halkolitycznym, potem spadła, a ponownie wzrosła między późną epoką brązu a okresem żelaza. Badanie to daje nowe spojrzenie na wczesną historię konfliktów ludzkich, sugerując, że przemoc była bardziej powszechna w okresach stresu i zmian społecznych, niezależnie od funkcjonującego ustroju politycznego. Kolejne badania to genetyczna historia Europy Środkowo-Wschodniej w pierwszym tysiącleciu naszej ery. Badanie genetyczne 474 osobników ze, sta ze stanowisk kultury wielbarskiej w Polsce wykazało genetyczne podobieństwo między współczesnymi i starszymi ludami północnej Europy. Dane sugerują, że ludność kultury wielbarskiej powstała przez mieszanie się imigrantów z północy z autochtonami na początku pierwszego tysiąclecia naszej ery. Dodatkowo, wyniki sugerują prawidłowość hipotezy o genetycznej ciągłości populacji między epoką żelaza a średniowieczem, ale jednocześnie badacze sugerują poważne zmiany pod względem kulturowym. Kolejna propozycja to przekazywanie garncarstwa wśród pradziejowych, Europejskich łowców-zbieraczy. Badacze przeanalizowali ceramikę ze 156 miejsc, udowadniając, że umiejętność wytwarzania naczyń trafiła do Europy również przez Syberię i rejon Morza Kaspijskiego. Stwierdzono, że garncarstwo było powiązane z regionalnymi praktykami kulinarnymi, a nie czynnikami środowiskowymi. Wyniki sugerują istnienie sieci komunikacyjnych między społecznościami które przekazywały sobie wiedzę o garncarstwie jeszcze przed pojawieniem się innych innowacji, takich jak rolnictwo czy metalurgia. Kolejna propozycja to segmentacja społeczna i wczesna urbanistyka w Mezopotamii. Badanie w Tel Brak wskazuje, że rozwój miasta był prawdopodobnie spowodowany lokalną migracją, gdzie grupy utrzymywały swoją tożsamość, tworząc późniejszą, szerszą wspólnotę miejską. Wyniki pokazują różnice w morfologii zębów grup z późnego halkolitu i wczesnej epoki brązu, wykazując segmentację społeczną wśród wczesnych mieszkańców. I ostatnie w, te, w tej kategorii badania: łowiecko-zbierackie pochodzenie populacji Europy Środkowej w epoce brązu. Badanie dotyczy genetycznych powiązań populacji z Europy Środkowo-Wschodniej z epoki brązu ujawniając wzrost dziedzictwa genetycznego łowców-zbieraczy i patrylokalną strukturę rodową w, w środkowej epoce brązu. Analizowano 91 nowych wygen wygenerowanych genomów z epoki brązu z terenów dzisiejszej Polski i Ukrainy. Wyniki wskazują na dodatkowe zdarzenie wymieszania z populacją o wysokim udziale genów łowców, zbieracze, sugerując złożoność procesów demograficznych i kulturowych w przeszłości. Super, bardzo dziękujemy. Od razu tylko rzucę, że profil Slawi pole, coś i to najpewniej ci się spodoba. Aniu, pisze, gary są super. Gary są genialne. Czy to jest Twój faworyt, czy ktoś inny? Tak, moim faworytem w tych badaniach jest wpływ rolnictwa na prehistoryczne praktyki kulinarne w Europie Północnej, jak najbardziej, ale też zwróciłam bardzo mocno uwagę tutaj na, na badanie tendencji przemocowych na, na starożytnym Bliskim Wschodzie, w kontekście tego, że, że to są też te badania, które są nowe, nazwijmy to w trendach i niezwykle ważne, żeby analizować właśnie takie, um, takie zachowania też. No tak, bo wydawałoby się, że jeśli nie ma jakiegoś porządnego ustroju, no to te, ta przemoc będzie jakaś taka intensywniejsza, a tu się okazuje, że niezależnie od jakiego ustroju, po prostu jeśli są zmiany, no to coś się dzieje. Szymonie. No ja myślę, że mamy niekwestionowanego lidera, którym są genetyczne historie Europy Środkowo-Wschodniej. Słynne, bardzo szeroko dyskutowane analizy zespołu profesora Figlerowicza. Widzę, że różne osoby różnie interpretują te badania. To jest olbrzymia dyskusja wśród pasjonatów. Ciekaw jestem, czy też naukowcy będą masowo powoływać się na ten artykuł. Na pewno jest to artykuł, który wzbudził chyba największą dyskusję wśród pasjonatów w tym roku, więc to jest absolutnie numer jeden. I najbardziej podatny chyba grunt i popularność, czyli etnogeneza Słowian się w to wkrada też jednocześnie. I tak. więc Zawsze niezmiennie zainteresowanie wielkie. Andrzeju. Z tego zestawu ja bym wybrał, wskazał na tendencję przemocy na starożytnym Bliskim Wschodzie. No właśnie z, też z tego powodu, o którym ty mówiłeś się, Radku, Mówi się, że człowiek jest istotą niezwykle agresywną i warto w sposób taki historyczny także badać, kiedy te elementy przemocy człowieka wobec innego człowieka właśnie się nasilają, jeśli jeszcze się określi. Przyczyny różnego rodzaju, jeśli się te fakty jakoś powiąże, zwiąże, to, to naprawdę może być bardzo interesująca, interesująca praca i wiedza. Tak, ja tutaj w pełni się przychylam do zdania Szymona. O, o, podejrzewam, że wszystkie te publikacje będą. No, potrzebne cytowania. Nie wiem, czy Wam się podoba, ale ja jestem bardzo zadowolony z tego tytułu tej kategorii. Jest to nowa kategoria w, w tej odsłonie i tak. uważam, że mhm. jest szczególnie trafna. No, przy, dobra, w przypadku każdej z tych publikacji, ale tak właśnie zadecydowali zarówno częściowo kapituła, jak i publiczność. Bezsprzecznie najwięcej głosów prawie 21% na genetyczną historię Europy Środkowo-Wschodniej w pierwszym tysiącleciu naszej ery, czyli słynne badania z P.U. profesora Figlerowicza. Bardzo liczę, że kiedyś mi się go uda zaprosić do rozmowy. Zobaczymy Szymonie kto będzie pierwszy, czy ty już się starasz, może, dobra, nie Nie niech to pozostanie tajemnicą, ale podejrzewam, że również pani Magdalena pisała tendencje przemocy to jak praca dla profilera genetyka tak ale garnki to konkret i pochodna wpływu rolnictwa na praktyki kulinarne dla niej pan piotr pisze genetyka wykrzyknik która bo są dwa w sumie projekty nominowane więc gratulujemy oczywiście dla wszystkich nominowanych jeszcze do poprzedniej kategorii tylko rzucę że Międzywojewódzkie Stowarzyszenie Detektorystyczno-Eksploracyjne Unia się śmieje, że jednak nie ma tak dobrze, że dwa razy podrządzająć pierwsze miejsce. Nie ma tak dobrze, nie ma tak łatwo, przede wszystkim konkurencja zawsze trudna. Kolega Radek, który skarb ze Szprotawy od, odkrył, też jest z nami i bardzo dziękował za zwycięstwo. Przedostatnia kategoria, proszę, Przyłonie. Wow. Oj, tu było tyle fantastycznych odkryć, że trudno było wybrać nawet finalistów, a wśród tych finalistów znaleźli się stara Dongola w Sudanie i unikatowe malowidła chrześcijańskie z XIII wieku. Zespół profesora Artura Obłuskiego z Centrum Archeologii śródziemnomorskiej UW odkrył w starej Dongoli, czyli dawnej stolicy Królestwa Makuri, zespół pomieszczeń z unikatowymi chrześcijańskimi malowidłami. Przedstawiają one życie Maryi, Archanioła Michała, Chrystusa oraz, oraz króla Makuri Dawida, co jest prawdziwą rzadkością. Odkrycie to stanowi ważny wkład w zrozumienie historii i sztuki chrześcijańskiej w Afryce. Kandydat numer dwa to już, już Egipt, tak, Marea. Badania numizmatyczne zmieniają obraz obiegu monetarnego w starożytnym Egipcie. Tutaj numizmatycy z Wydziału Archeologii UW Przebadali prawie 8,5 tysiąca monet w Marei, nieopodal Aleksandrii. To w ogóle są takie maleństwa. To była katorżnicza robota. Ich ustalenia zmieniają znany obraz obiegu monetarnego w Egipcie u schyłku starożytności. Analizowane drobne monety, dotąd często były pomijane w badaniach, udowodniły, że dominują monety bite w Kartaginie przez królów wandalskich, a następnie po odbiciu Afryki z rąk barbarzyńców przez Justyniana. Kandydat numer 3. Mac Peru. 73 nienaruszone pochówki z okresu Imperium Wari. Na stanowisku archeologicznym Paczamkamak, niedaleko Limy, zespół pod kierunkiem profesora Krzysztofa Makowskiego z Papieskiego Katolickiego Uniwersytetu w Peru dokonał bardzo ważnego odkrycia. Odsłonięto 73 nienaruszone pochówki z okresu Imperium Wari, datowane na 800-100 naszej ery. Tego typu odkrycia są niezwykle rzadkie i stanowią cenne źródło informacji na temat życia, śmierci i wierzeń przed hiszpańskich Andach. Kolejny kandydat to Keja w Rumunii i ochronna czaszka wilka w kurchanie sprzed 2000 lat. W miejscowości Keja odkryto i przebadano kurchany z połowy II wieku naszej ery. Niecodzienne było jednak zamknięcie w kopu rambunkowego w jednym z nich, bo złożono tam kilka kamieni, a nad nimi czaszkę wilka. Rumuńsko-polski zespół badaczy pod kierownictwem doktora Bartłomieja Szłonieckiego z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN i dr Walentiny Wonea z Muzeum de Historie Nationale Archeologie w Konstancy uważa, że mogło to stanowić zabieg rytualno-magiczny. Przedostatni kandydat to Stopara i Indie ustalenie roli zasięgu starożytnego portu. Polsko-indyjski zespół archeologów prowadzony przez dr Emilie Smagur Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW ustalił zasięg starożytnego miasta portowego w Sopara w zachodnich Indiach. Wykorzystał do tego nowoczesne techniki, ustalono kierunki rozwoju przestrzenne, przestrzennego miasta. Odkrycie potwierdzają znaczenie Sopary w handlu międzykontynentalnym i ważną rolę tego portu, jaką pełnił od starożytności aż do średniowiecza. I last but not least, to wyspa Lukowacz w Chorwacji. Już półtora tysiąca lat temu w dzisiejszej Chorwacji pito egipskie wino. Polsko-chorwacki zespół archeologów pod kierunkiem profesora Fabiana Welca z Instytutu Archeologii UKSW odkrył na wyspie Lukowa fragmenty amfor świadczące właśnie o imporcie wina z Egiptu, Grecji, Bliskiego Wschodu. Zmienia to znacząco obraz relacji dzisiejszych wysp Chorwacji we wschodnim basenem Morza Śródziemnego. Tak liczne fragmenty amfor z bizantyjskiego Egiptu to dodatkowo pierwsze tego rodzaju odkrycie Chorwacji. Tak jest. tak jest, I cóż, cóż mogę powiedzieć. Zdaje się, że mój kandydat w ogóle nie trafił do finału, co przyjąłem z, ze smutkiem, bo moim kandydatem również była Tara Dongola, ale odkrycie bloków z hieroglifami. I te bloki sobie tam leżały porozrzucane na tej pustyni, i może to świadczyć o tym, że tam była po prostu świątynia egipska. Tak więc archeolog, doktor Wieczorek, odkrył być może świątynię z okresu farańskiego, co w starej Dongoli byłoby elementem i cofnęłoby historię tegoż miasta o, o, kawał, o kawał czasu. Tak więc to był mój numer jeden. Honorowe wyróżnienie w takim razie. Zdecydowanie, bo to była świetna archeologiczna robota. Zobaczył te bloki. W Dongoli odczytał je. Świetna sprawa. Numerem dwa była wyspa Lukować i egipskie wino Chorwacji, a numerem trzy Pachamaki Peru i nienaruszone pochówki z okresu Imperium Buari. Anno. No. ja najbardziej trzymam kciuki za Peru i za te 73 pochupki, które miejmy nadzieję dadzą nam ogrom wiedzy, ale sercem też jestem bardzo mocno z ochronną czaszką wilka w kurhanie i z tym jaki to rytuał magiczny mógł być z tym związany. Och, jak dochodzimy do magii, to też różne komentarze zawsze się pojawiają sceptyków, magicznych i, i rytuałów, ale może nie poruszajmy tego tematu, bo to Osobny w ogóle podcast można by na ten temat poprowadzić. Zresztą, jeśli takie tematy Was interesują, to zapraszamy na profil Wiedźma od wiedzy. Andrzeju. Tutaj zdecydowałem się wybrać i postawić na Mare Egipt, badania numizmatyczne obiegu monet w starożytnym Egipcie. Otóż zjawisko, w jaki sposób te cenne przedmioty monety krążyły w świecie, jest niezależnie od regionu, zawsze bardzo interesujące, zawsze bardzo pouczające. A ja jako redaktor naczelny odkrywcy zawsze widzę naszych czytelników i poszukiwaczy, którzy w momencie kiedy wyciągają monetę z ziemi, zadają sobie fundamentalne pytanie, że chcieliby się dowiedzieć, w jaki sposób ona się tutaj znalazła. No nie zawsze jest to oczywiście możliwe. Natomiast poznanie różnego rodzaju obiegów monetarnych, czy to w Europie, czy w Egipcie, w różnych okresach jest bardzo cenne i pozwala sobie uzmysłowić jak naprawdę skomplikowane losy mogły być właśnie tej monetki, którą poszukiwacz trzyma w dłoni. Prawda, prawda, zdecydowanie i to jest takie też odkrycie tak zwane gabinetowe, które często są trochę mniej doceniane niż te bardziej spektakularne. Tak jak Szymon powiedział, bardzo małe monetki, było ich tam chyba prawie 8,5 tysiąca, więc za samą tą liczbę głosy powinny zostać oddane, no i Zresztą przypominając, wybór jury, w którym też brałeś wtedy udział w 2021 roku, no to było podobne, bardzo interesujące odkrycie z Grecji, identyfikacja tekstyliów na odciskach pieczęci, świadcząca o bardzo interesującym tak, przekazywaniu tego rzemiosła i tak dalej. Mieliśmy kontekst na ten temat z panią profesor, więc no zobaczymy. Czy oni wygrają? Dowiedzmy się zatem już teraz. Tu najważniejszego zagranicznego odkrycia polskich archeologów w 2023 roku wędruje do starej Dongoli, do odkrycia unikatowych malowideł chrześcijańskich XIII wieku. Serdeczne gratulacje zdecydowanie zasłużone. Jest to niesamowite odkrycie, które nie tylko ze względu przez to, że same malowidła są niesamowite, same pomieszczenia, w którym znajduje się malowidło. Z wizerunkiem wspomnianego króla Dawida przypomina kryptę, lecz znajduje się trochę 7 metrów powyżej średniowiecznego poziomu gruntu. Budowla sąsiaduje z monumentalną budowlą sakralną, identyfikowaną przez badaczy jako wzmiankowany w tekstach Wielki Kościół Jezusa. Mogą być w takim razie katedrą Dongoli i najważniejszym kościołem Królestwa Makuri. Odpowiedzi na te pytania dotyczące zagadkowej budowli mogą przynieść dalsze wykopaliska. W tym sezonie, co prawda, było najważniejsze zabezpieczenie tych unikalnych malowideł, no ale odkrycie jest przyszłością. Może jeszcze na pewno o starej Dongoli usłyszymy nieraz, ale może o samych tych pomieszczeniach czegoś niesamowitego się również dowiemy. Wspominaliśmy przy okazji popularyzacji serdecznie gratulujemy Wyróżnione zostało przez amerykański magazyn to odkrycie w ich Top Ten. Tym razem wyróżniamy również my. Marea była, miała najwięcej głosów oddanych w głosach publiczności, z kolei Stara Dongola była zaraz na drugim miejscu, na trzecim była Spalukowa. I najpewniej gdyby jeszcze kolejne odkrycie ze Starej Dongoli było, to pewnie by znalazło się na trzecim miejscu, więc w ten sposób nie zagarnęli całego podium dla siebie. Pan Marek pisał o Indiach. Dawno nie słyszałem na kanale Archeologia Żywa. Panie Marku, chyba nigdy u nas, u nas o Indiach nie było, bo to nie jest taki częsty obszar wypraw polskich archeologów. Dobrze mówię, nie, Szymoni? Coś, coś się zmienia, coś idzie w tym kierunku. Widać, że to może być kolejny ważny kierunek badań polskich archeologów, ale to powoli się rozkręca. Tak, przynajmniej dwie ekspedycje teraz działały, jeśli dobrze kojarzę, w minionym roku. Jedna to są plany, a druga to jest przeszłość, więc mm, tak, takie mam wrażenie, że Właśnie. tak to wygląda. Więc tutaj dużo znaków zapytania, ale trzymamy kciuki, żeby poszło jak najlepiej. Jest z nami Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Bardzo dziękuję w imieniu projektu. Jest z nami również Maria Numismatic Project. Gratulacje dla zwycięzców. Dziękuję za głosy. Pani Magdalena pisze, wszyscy nominowani, łapka do góry. Dla mnie Sudan kulturowo albo Rumunia z tym pierwiastkiem magicznym właśnie. No i drodzy Państwo, w ten oto sposób dotarliśmy do ostatecznej kategorii, którą przygarnąłem sobie ja, bo mi pozwolili tacy moi wspaniali członkowie i członkini kapituły. I najważniejsze odkrycie archeologiczne w Polsce 2023 roku Finaliści to studzienna najstarsze ślady pobytu człowieka na przedpolu Bramy Morawskiej sprzed 130 tysięcy lat. Zespół profesora Andrzeja Wiśniewskiego z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego odkryły dzielnicę Raciborza wyroby kamienne neandertalczyków sprzed około 130 tysięcy lat. Co tym samym stanowi najstarszy dotąd nam znany ślad pobytu człowieka w regionie Bramy Morawskiej. Znaleziska wskazują na wielokrotne wizyty neandertalczyków, którzy pozostawili narzędzie na dnie Doliny Rzecznej. Sobiecin, prawdopodobny grób cytyjskiego wojownika, prace ratownicze w Sobiecinie pod Jarosławiem, które prowadził Mirosław Kujś, związane były z budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec. Natrafiono w ich trakcie na pięć grobów datowanych na wczesną epokę żelaza, z czego jeden zawierał specyficzne elementy uzbrojenia i ceramiczne naczynie. Pochówek z Czekanem, uznany za prawdopodobny grób scytyjskiego wojownika, byłby wówczas pierwszym znanym nam z terenów dzisiejszej Polski. Łekno, średniowieczna droga mająca ponad 500 lat w idealnym stanie, drogę z drewnianą nawierzchnią datowaną na XV wiek odkryto podczas prac budowlanych, o czym natychmiast powiadomiono archeologów z Muzeum Regionalnego w Wągrowcu. Konstrukcja znajdowała się 40 cm pod współczesnym asfaltem, odsłonięto tylko jej fragment, lecz może ona mieć nawet 170 m długości. No, nie taki fragment, bo chyba nawet 25 metrów już się udało, więc to całkiem spory. Kawałek między belkami dodatkowo odkryto liczne zabytki, w tym monety od czasów panowania Kazimierza Wielkiego po Jagiellonów. Ciepły szkielet pozbawiony czaszki na gradzisku z X-XI wieku. Niezwykły kompleks z ciepłem bywa uznawany za bazy piastów do zdobycia Pomorza na przełomie X-XI wieku. Pośród wyników najnowszych badań prowadzonych przez doktora Sławomira Wadyla z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego najbardziej zagadkowym odkryciem jest jeden z pochówków. Nie dojrze szczątki odkryto na terenie grodziska, to dodatkowo brakuje mu czaszki, którą wyjęto jakiś czas po złożeniu, złożeniu zmarłego i wedle badaczy na pewno nie zostało to w wyniku zniszczenia późniejszego przez na przykład Orkę dokonane. Pojezierze umińskie miejsce składania ofiar sprzed 2500 lat. Dziś to miejsce jest osuszonym torfowiskiem, przekształcone w pole uprawne, ale kiedyś było tam jezioro. Odkrycia miejsca rytuałów ofiarnych sprzed dwóch tysięcy lat dokonali członkowie Kujawsko-Pomorskiej Grupy Poszukiwaczy Historii. Po dokonaniu zgłoszenia rozpoczęto badania kierowane przez Wojciecha Sosnowskiego, swojego ludzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu. To pierwsze znane z terenów polskie miejsce, gdzie potencjalnym ofiarom z ludzi towarzyszyły tak liczne depozyty brązowych przedmiotów. No i ostatnie, ostatnia nominacja finalista Lublin – Mury nieznanej dotąd średniowiecznej wieży na terenie dawnego klasztoru Bernardynów do odkrycia doszło podczas prac konserwatorskich w kościele pod wezwaniem Nawrócenia Świętego Pawła oraz przyległym dawnym klasztorze pobernardyńskim. Analiza architektoniczna, przeprowadzona przez doktora inżyniera architekta Krzysztofa Janusa z Politechniki Lubelskiej, sugeruje, że wieża może być jedną z najstarszych murowanych konstrukcji w Lublinie, starszą niż Kazimierzowskie Mury Obronne Miasta z 1341 roku. Zmieniałoby to znacząco obraz rozwoju przestrzennego tego miasta. Tyle. Czy ja sobie też muszę sprawdzić? Bo już nie pamiętam. Lublin, tak. Lublin był moim faworytem. Mam sentyment do odkryć architektoniczno-archeologicznych wielki. że jeśli takie odkrycia są, to staram się gdzieś je tam faworyzować. Nie wiem dlaczego historycy architektury nie są najlepsi w promowaniu swoich niesamowitych odkryć, a naprawdę czasami bywają niesamowite, tak jak właśnie to w Lublinie. Andrzeju. Łęknął średniowieczna droga mająca ponad 500 lat, no to jest takie nakrycie, powiedzmy, nazwijmy je powiedzmy wielkogabarytowe, prawda. Nam brakuje tego typu odkryć z tego okresu, czyli takich odkryć biedów, nie wiem, komunikacyjnych nazwijmy to. I jeśli tam rzeczywiście będzie te 170 metrów, no to będzie to bardzo, bardzo fajna sprawa. Zwróciłem też uwagę na że Chełmińskie i to, co zrobiła Kujawsko-Pomorska Grupa Poszukiwań Historii. Która tuż po odnalezieniu elementów od razu powiadomiła właściwe służby. No i tak właśnie się powinna opierać współpraca poszukiwaczy, amatorów z archeologami, że odkrywamy, a jeśli coś rzeczywiście odkryjemy, to w zasadzie od razu zawiadamiamy. Tak jest. Szymonie. No moim faworytem również było Łekno i badania Marcina Krzepkowskiego. To jest badacz, którego można spotkać w wielu rejonach Wielkopolski i niesamowita energia, i jakiś taki madryg do znajdowania fajnych stanowisk. Poza tym fajnie prowadził ten projekt, te badania. No, zapewne się to spotkało z wielkim zainteresowaniem też mieszkań, mieszkańców łekna. Wyglądali przez okno, patrzą, a tutaj średniowieczna droga. No niesamowita sprawa. Natomiast jeśli chodzi o. To jeszcze zagłosowałem na najstarsze ślady pobytu człowieka na przedpolu Bramy Morawskiej, sprzed 130 tysięcy lat, no bo to jest taka praca żmudna, archeologiczna, ale bardzo ważna, jeśli chodzi o śledzenie śladów po pierwszym człowieku na terenie Polski. No i jeszcze trzeci projekt, który nie wszedł do finału, to badania w Ostrowite, prowadzone przez doktora habilitowanego Jerzego Sikorę. On w tym Ostrowite siedzi, tam pogoda, nie pogoda, pada, nie pada, Mam wrażenie, że dużo serca w to wkłada, i efekty też są bardzo ciekawe, ale często pewnie niezauważone, nie więc chciałem to odnotować, że, że ostrowite, to naprawdę też ważne znaleziska, również w tym roku w postaci takich misy z brązu w grobie xi xii wieku. Ja oczywiście jak najbardziej honorowe wyróżnienie. Bardzo niewiele brakło, żeby prześcignęło pośród nominacji i po ale. Jednak tak, tak to wyszło. No i Anno. Ja tutaj kibicuję szkieletowi, który jest bez czaszki, w, czyli miejscowość Ciepłe, ze względu na zainteresowania no, magiczne, rytualne i, i tego typu. I dlatego też drugą, dru, drugim takim wyróżnieniem, które gdzieś tam miałam w głowie, to było Pojezierze Chełmińskie z, tym, z miejscem składania ofiar sprzed dwóch i pół tysiąca lat. Jasne. Oczywiście nie ma tutaj zaskoczeń w tym momencie. No. <grych> ale też każdy z nas ma własne preferencje, tak jak pani Magdalena pisze w komentarzach. Czekałam po Jeziorze ale najbardziej mi się w tej kategorii podoba różnorodność. Zdecydowanie tutaj nie możemy narzekać, żebyśmy tak. byli jednotematyczni. Moment, na który wszyscy czekaliśmy, trzymajcie kciuki za swoich faworytów, ale. Jak to się mówi? Zwycięzca może być tylko jeden. Faworyt Szymona, o. tak jak koleżanka. Kończą. Do końca trafiłeś, Andrzeju? Pierwszy raz? Tak, tak. Chyba tak. tak to nie twój rok zdecydowanie. Tak. No. Gratulacje dla kolegi docenta. Koleżanka Marta z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie pisze: Łekno, docent czego się nie dotknie, zamienia się w złoto. Zdecydowanie. Bardzo się obawiamy tego, gdyby cała 170-metrowa droga drewniana nagle zamieniła się w złoto. Mogłoby to znacząco zmienić stan polskiej gospodarki. Zdecydowanie Regnum Barbaricum, jeśli tylko będą wszyscy z nominowanych chcieli wystąpić, czy w kontekście, czy u Ani, czy napisać coś dla Szymona, czy do odkrywcy, no to oczywiście zachęcamy. Archeologia Górzycy się śmieje, wszystkie drogi prowadzą do łekna, w szczególności te drewnianej. Pozdrawienia dla zaprzyjaźnionych archeologów z Muzeum w Wągrowcu. Szymonie, jakieś jeszcze chciałbyś dodać słowa z tej okazji, że twój faworyt zwyciężył? Bardzo się cieszę, bo to w pełni zasłużona nagroda, spektakularne odkrycie. Spektakularne to nie oznacza, że to musi być skarb, że to musi być złoto. Tutaj mamy drogę. Dokąd ta droga nas zaprowadzi w tym roku, no to się okaże. Miejmy nadzieję, że... ku dobru. Do szerokiej przyszłości polskiej archeologii. Mam nadzieję, że tak. to były tak piękne słowa, że powinienem właśnie w tym momencie zamknąć transmisję. Bardzo inspirujące i nie wiem, czy uda mi się je w ogóle kiedykolwiek już przebić. Pani Magdaleno, widzę, że tutaj nawet widzowie sobie podliczyli głosy. Pani Magdalena pisze, że pięć trafionych, pięć nietrafionych, więc dało się jej idealnie. Myślę, tak. że tutaj może jeszcze parę innych osób napisze. Za Lublinem było trochę osób. Najstarsze ślady człowieka. Pani Joanna w komentarzach. Pani Tamara również, że studzienna. Pan Marek się śmieje, że okazuje się, nie, że nie tylko Rzymianie budowali drogi i trzymał kciuki właśnie za zwycięzcę. Zdecydowanie nie tylko. No, dodajmy, że na taką drogę nie mógł sobie pozwolić byle kto i choć o łek mało kto we współczesnym świecie słyszał, może dopiero po tym odkryciu i mieszkańców. Choć oczywiście nie chcę w żaden umniejszać w sposób tej wspaniałej wsi, ale w XIX wieku straciła ona prawa miejskie, a w średniowieczu była bardzo ważnym ośrodkiem handlowym, wymiany na szlaku między Wielkopolską a pomożemy, czego dowiedziałem się ze świetnego artykułu Szymona. Więc jak najbardziej zasłużone, choć widziałem krótki reportaż na YouTubie. Może pan wójt gminy przesadził z tym, że właśnie w Łeknie zaczynała się polska państwowość. Może to trochę nadwyrost, nad ale z pewnością doceniamy znalezisko i gratulujemy jeszcze raz. To tyle. Dotrwaliśmy do końca. To był piękny archeologiczny rok, ten, ten miniony. Było mnóstwo fascynujących projektów, i wybór tych najważniejszych, najbardziej spektakularnych był naprawdę bardzo trudny. Tak to można chyba podsumować. Jasne, oczywiście. Tak jak zresztą wspominaliśmy, wiele, wiele honorowych wyróżnień. Gdybyśmy mieli jeszcze, znaczy mamy czasu nieskończone, ale znamy ograniczenia i chęci w ogóle widzów, więc moglibyśmy opowiadać bardzo długo o tych wszystkich, o których nie udało się nam wspomnieć. No ale tutaj od razu promocja dla wszystkich. Jeśli interesują was odkrycia archeologiczne, historyczne, no to wiecie, gdzie szukać. Archeologia Żywa, National Geographic, Odkrywca, Profil Wiedźma, Odwiedzy na różnych kanałach społecznościowych. Ale to w sumie jest ten moment, kiedy wy możecie powiedzieć właśnie, gdzie was można znaleźć, jakie macie plany na najbliższy rok, może jakieś nowe publikacje. Andrzej chyba jest najlepiej zorientowany, jak to się robi, więc chwila dla ciebie, Andrzeju. Ja sobie tutaj sięgnę. Otóż miesięcznik odkrywca, tylko że nie łapie pewnie e, ostrości. No nie mam teraz szansy pokazać go wyraźnie. E, no, na, z, na szczęście sprawy. jest obok ciebie na ekranie, więc tak. o, udało się. Tak, okej. Okay. Dwumiesięcznik, który od 25 lat gości w polskich domach, i to racja, to był niezwykły rok również dla poszukiwaczy. Naprawdę mnóstwo emocji sięgających często zanitu, ale te emocje bardzo często nie powodowały jakichś nieprofesjonalnych działań tych poszukiwaczy. Wręcz przeciwnie, te dwa żywioły i emocje, i profesjonalne postępowanie można jakoś. Się okazuje, połączyć. My, w odkrywcy staramy się pisać i o tym momencie odkrycia, który jest taki bardzo spektakularny, ale staramy się też pisać szerzej, w jaki sposób przygotować się do wyjścia w teren, w jaki sposób kolekcjonować przedmioty, a więc cały szeroki kontekst rzeczy związanych czy z odkrywaniem, kolekcjonowaniem oraz generalnie. No próbą zrozumienia dziejów, tak bym powiedział, szumnie może, ale no, odkrywca to nie jest tylko odkrywanie. To jest no, o wiele szersze zagadnienia poruszamy. Czasem nam niektórzy czytelnicy zarzucają, że tylko odkrycia, odkrycia, odkrycia. My się w redakcji nie do końca z tym zgadzamy, również historia, również taka dziedzina jak archeologia jest bardzo, bardzo ważna, a nie tylko ten moment odkrycia skarbu. Jak najbardziej. To teraz Anno, proszę. Bardzo dziękuję za tę możliwość. Ja w ogóle chciałabym podziękować za to, że mogę być, mogę uczestniczyć w tak super wydarzeniu. Jak, jakie są archeologiczne sensacje? I od razu chciałabym życzyć nam i wszystkim równie. Ekscytującego roku 2024 w dziedzinie archeologia i odkryć. Mam nadzieję, że będziemy mieć o czym dyskutować w przyszłym roku i będziecie też głosować. Mnie można znaleźć w internecie jako Wiedźma od wiedzy i tam się zajmuje kulturami antycznymi, zajmuje się osobami oskarżonymi o czary, zajmuje się też adaptacją kultur we współczesności, szczególnie właśnie w nazistowskiej propagandzie. Już niedługo myślę, że to jest w sumie dobry moment. Po raz pierwszy chyba powiem o tym publicznie w marcu będzie premiera mojej książki, która będzie miała tytuł Bestia Antyku. To z takich moich rzeczy, no nie wiem mogę powiedzieć też, czy ty powiesz o nowym numerze Archeologii Żywej? Pozwól, że ja powiem. Dobrze. To ja jeszcze szybko zachęcę do bazy, ponieważ bazę czuję, że baza to jest takie moje dziecko. Jeżeli interesuje was historia kobiet, to zapraszamy do bazy historii kobiet, gdzie znajdziecie polskie dziewczęta, kobiety, które zmieniały naszą historię. Super. Bardzo dziękuję. Jak to powiedział w trakcie last but not least Szymon Ziępłowski. Cóż, jeżeli interesują was te nowości ze świata archeologii, to swoją działalność kontynuuje na stronie nationalgeographic.pl. Tak więc tam najświeższe nowości archeologiczne jak najbardziej zapraszam, ale nie tylko, bo National Geographic to też podróże, tak więc wszelkie ciekawostki dotyczące podróży, ale też przyrody, mniej lub bardziej dzikiej, to też znajdziecie na stronie nationalgeographic.pl. O Hetytach i o tym, że National Geographic to oczywiście też. Papier, mówiłem na początku, ale jeszcze raz zachęcam w styczniowe wydanie o hetytach, czyli o takim ludzie, o którym mało kto słyszał, a który dał łupnia nawet starożytnym Egipcjanom. Więc to chyba powinno być powodem, chociażby, żeby zajrzeć do, do tego numeru. Poza tym zdradzam tam trochę tajniki pracy archeologów, bo miałem okazję wizytować stolicę hetytów, Hatusa, i tam rozmawiałem z archeologami, jak te badania się prowadzi. Tak więc to na pewno jest jakiś taki insight w badania archeologiczne. Poza tym, National Geographic to też National Geographic Traveler, i tutaj właśnie o podróżach sporo poczytacie i mnóstwo dodatkowych, specjalnych wydań. Ostatnio, tak na nowością, jest numer na temat znanej postaci, na temat Jezusa. Tak więc gorąco zachęcam. No i jeżeli jednak nie tylko magia, nie tylko starożytny Rzym, który jest trendy, ale też Egipt was interesuje, to oczywiście zachęcam do. Zajrzenia do mojej książki o wielkiej piramidzie. Dzięki. Super, super. Koło ciebie widzowie widzą właśnie okładkę, którą zdecydowanie zazdrościmy. Bardzo ładna jest. No i ja jeszcze tylko dorzucę, jeśli mało wam kontekstu, to Szymon również prowadzi od czasu do czasu możecie go znaleźć na YouTube National Geographic Polska i tam też prowadzi rozmowy podcastowe z różnymi polskimi badaczami, archeologami i archeolożkami, jeśli tylko jesteście zainteresowani, bo kontekstu wam mało już nie możecie w kółko słuchać tego samego i tylko mnie, no to zapraszam do niego. No i drodzy widzowie, kilka słów ode mnie. To jest premierowo. Tak prezentuje się najnowsza okładka. Tytuł Nomen, omen, kobiety z przeszłości. Parę razy ten temat padał w trakcie, tylko parę. Nie, 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 nie zajęło to bardzo długo czasu. Więc jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej na temat roli i historii kobiet od Pradziejów do średniowiecza, w sumie tak, do Nowej Żywności raczej nie, za, nie zaglądamy, no to polecamy. Znajdziecie w nim najnowszy artykuł między innymi o Meduzie i jej historii i znaczeniu współczesnym autorstwa wspaniałej Anny Jankowiak. Znajdziecie wspominany artykuł Leszka Gardeły, podsumowanie. Bardzo grubej książki po angielsku u nas zmieściło się na paru stronach po polsku, na całe szczęście. No ale to nie tylko tyle, jest o wiele, wiele więcej. Wspaniałe rekonstruktorki, zdjęcia autorstwa Bartka Janiczka z studia fotograficznego Rekografia, no, które najpewniej życzą sobie wszyscy rekonstruktorzy, żeby kiedyś zawitał na festiwal, gdzie oni są, no bo są zdecydowanie niezastąpione. I to tyle na temat naszego najbliższego numeru, który pojawi się już wkrótce. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, ale tutaj nie trzymajcie mnie za słowo, bo to jeszcze ostatnie sprawy są na wykończeniu. Dziękujemy wszystkim, którzy byli dzisiaj z nami na żywo. Dziękuję wszystkim, którzy do samego końca dotrwali również na YouTubie. Dziękuję wszystkim, którzy udostępniali wydarzenie. W serce normalnie rosło, gdy widziałem, że Archeologia Żywa przez dwa przynajmniej dni zajęła wszystkie prawie profile archeologiczne na Facebooku. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. My przede wszystkim dziękujemy Wam za to, że możemy opisywać Wasze odkrycia, badania, studia, poszukiwania. I no, zdecydowanie bez was nasze życie nie byłoby tak interesujące, a może i nie mielibyśmy pracy niestety, a przynajmniej wow. takiej, której, którą kochamy. Gdzie widzimy się, widzimy się w kontekście już normalnym, standardowym, bez moich wspaniałych dzisiejszych gości. Będą inni goście, będzie najpewniej o nawodnych osadach. To już wszystko niby jest domówione, więc z epoki żelaza i z epoki brązu i epoki żelaza, więc myślę, że jak najbardziej będzie interesująco w czwart przyszły czwartek o godzinie 19, .00. już standardowa godzina i dzień. I czy coś jeszcze? Aha, nie mam już, drodzy widzowie, listy prenumeratorów, którzy dołączyli od ostatniego spotkania, bo nasze spotkanie już, już myślę, że wystarczająco długie, ale wszystkich obiecuję, którzy dołączyli przez święta i nowy rok, przeczytam na przyszłym spotkaniu. Więc nie martwcie się, nie zostaniecie pominięci w żaden sposób. No i to tyle we wszystkich spraw. Myślę, że no, miałem powiedzieć wyrobiliśmy się nieźle, po czym popatrzyłem na zegarek. Więc bardzo dziękuję wam przede wszystkim też, że zechcieliście uczestniczyć, podjąć się tego ciężkiego wyzwania i wybrać jedynie szóstkę nominacji finalistów. Mam nadzieję, że widzimy się za rok. Było ciężko, ale było miło. Dzięki. Również, Wiemności. bo bardzo dobrze. W takim razie nie pozostaje nic innego, jak pomachać do widzów i życzyć wszystkiego najlepszego sobie w tym nadchodzącym i nienadchodzącym już istniejącym nowym roku 2024. Trzymajcie się zdrowi widzowie.